Dobry wieczór Państwu. Jest mi i wesoło, i smutno. Tak? Wesoło dlatego, że mogliśmy Państwa jeszcze dzisiaj zaprosić do biblioteki na żywe spotkanie z twórcami. A smutno trochę dlatego, że już niebawem będziemy musieli mieć przerwę w urzędowaniu, że tak się wyrażę, ale cieszmy się z tego, co mamy. Zapraszam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu panelowym. Dziennik 1954, granice intymności, granicami moralności. Spotkanie to jest realizowane w ramach naszego projektu. W rolach głównych Leopold Tyrmand. Jest ono, to spotkanie jest częścią całości, którą będziemy, mamy nadzieję, zdołamy zrealizować w całości. I projekt upamiętnia kultową postać pisarza Leopolda Tyrmanda w setną rocznicę jego urodzin. W dzisiejszej rozmowie udział biorą pani Magdalena Grzebałkowska. Słuchajcie Państwo, bo nie da się tak mówić. Pisarka i reporterka z wykształcenia historyk. Od 1998 roku pracuje w Gazecie Wyborczej. Autorka biografii Ksiądz Paradoks, biografia Jana Twardowskiego, Beksiński portret podwójny, Komeda, osobiste życie jazzu. W 2016 roku była finalistką Nagrody Literackiej Nike za zbiór reportaży 1945 Wojna i pokój. Laureatka Nagrody Grand Prix Polsy Śląskiego Wawrzynu Literackiego oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej imieniem Tadeusza Mazowieckiego. Pan Marcel Woźniak. Pisarz i scenarzysta i dziennikarz. Autor kryminałów oraz licznych opowiadań. Jako biograf Leopolda Tyrmanda odwiedził oba wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Rosję, Litwę i Niemcy. Jest autorem dwóch książek biograficznych o pisarzu. Są to wydana w 2016 roku biografia Leopolda Tyrmanda Moja śmierć będzie taka jak moje życie oraz wydana w tym roku książka Tyrmand, pisarz o białych oczach. Spotkanie poprowadzi pan Adam Szaja. Brawa. Jestem ciekawy, co pani teraz powie, bo jak napisałem, jeszcze niczego nie osiągnąłem, więc... Pasjonat książek i czytania z doświadczeniem reportera telewizyjnego. Przeprowadził dziesiątki rozmów o literaturze. Jest autorem bloga o książkach smakksiążki.pl. Może być? Tak, dziękuję. Bardzo Drodzy Państwo, ja tylko dodam, że projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Serdecznie Państwa zachęcam też do zakupu książek, które zapewne autorzy chcą po spotkaniu podpisać. Serdecznie zapraszam, dziękuję. Słuchajcie, to może zacznijmy od tego, o związkach Tyrmanda ze Śląskiem, bo zaryzykowałbyś taką tezę, że gdyby nie Śląsk, to nie byłoby inspiracji złym, czy to jest jednak nadużycie? Nie będę ci posądzał o nadużycie, ale bo to nieprawda. Myślę, że faktycznie gdyby nie... Znaczy inaczej. Ktoś z Państwa czytał Morze Złego? Tak. Do Tyrmanda? No to jak ekstra. No to ekstra. Gryfnie, jak się mówi? Fest. Ale fest się też mówi na Mazurach. A co to oznacza? Że tak. No to jakby ten kontyngent superbohatera faktycznie tutaj zakupiony został przez Tyrmanda na Śląsku, bo z jednej strony Tyrmand się fascynował Warszawą i to o niej jest zły, czyli najbardziej znana książka Tyrmanda. To jest epos na cześć tej stolicy, no ale głównym maherem tej historii jest tytułowy zły, który z jednej strony, jak Państwo pamiętacie ten symbol, prawda, z filmu Płaszcza i Szpady, Z jak Zorro, no to mamy odpowiedź na nas złego. Natomiast w dzienniku właśnie Tyrmand opisuje, jak jedzie kiedyś do z Krakowa do Stalingradu i się pyta na dworcu, czy jedzie pociąg do Katowic. Wszyscy mówią, że nie ma do Katowic, jest do Stalingradu. Mówi, ale jak są do Katowic? To jest rok 54. W każdym razie jadąc gdzieś tutaj przez te tereny, słyszę w pociągu rozmowę, jak ktoś opowiada o jakimś takim człowieku samozwańczym, Janosiku, który podobno gdzieś, nie wiem na jaką skalę, ale miał rapować bogatych i nawet biednych.
że podobno gdzieś była taka historia, że ktoś właśnie uczynił już samego siebie jakimś takim swoistym Robin Hoodem gdzieś tutaj na tych terenach i Terman wziął to jako przesłankę do pomysłu, który gdzieś mu się z tyłu głowy rodził, że może taki super bohater faktycznie miałby rację bytu w czasach szalejącej chuliganerii w Polsce, w czasach tego niedostatku. I jest to napisane w dzienniku, on mówi o tym, jak właśnie w pociągu słyszy tę historię, a dwa miesiące później zaczął napisać złego, więc coś jest może faktycznie na rzeczy. Taki silny zły to taki hajer przodowy. No. Od Śląski. Moja babcia mówiła kiedyś, ale to się nie nadaje. No proszę, pani dyrektor, czy my jesteśmy też w internecie teraz? Czy nie jesteśmy? Wygląda na to, że tak. Jesteśmy w nim. Bo zachowałem się bardzo niekulturalnie w takim razie. Nie powitałem państwa przed telewizorami, monitorami i wszystkim innym. Więc jeżeli jesteśmy, to witam. Moja babcia mawiała synek śląski w barach szerokich, a tam wąski. W dupie, nie boję się tego słowa, w dzisiejszych czasach szają. A właśnie, można więcej. To jest nic. Już można więcej w naszej Polsce. To jest dopiero wigilia wulgaryzmu. Tak. Skoro będziemy sobie rozmawiać o dzienniku między innymi, Magda też nam opowie o tym, jak Tyrman był odbierany przez ludzi jazzu, bo ta książka, która tutaj stoi, nazywałem rzeczy po imieniu. Fenomenalna książka. To jest mój ulubiony kolega ze Śląska. Ulubiony Śląsk. Bo jedyny. Nieprawda. Znam jeszcze ze trzech. Chciałem tutaj taki fragment. Odcinek i ten taki, co razem jedliśmy, ten nie. Zabijaniec z kapustą. Nie pogrążę się. Tak. To może coś jeszcze powiem zanim. Nie, bo chodziło mi o to już, żeby przejść tutaj do sedna sprawy i spytać Marcela, czy dziennik, czy to jest dziennik, czy to jest powieść faktograficzna według ciebie i ile można, na ile można zaufać Tyrmandowi, że on oddał wszystko jeden do jednego, że nie skreślał, nie przypisywał, że rzeczywiście oddał to, co czuł wtedy, pisząc ten dziennik do szufla. No to był przede wszystkim dziennikarzem, reporterem. On po prostu opisywał jakiś tam fragment rzeczywistości, którą widział, którą czuł. Nie był to najlepszy moment w jego życiu. To jest paradoks, że w zasadzie jedna z najbardziej znanych książek jest tak rozkładana dzisiaj na czynniki pierwsze, a napisana była w momencie, kiedy on tak naprawdę był na potężnym zakręcie takim egzystencjalnym, bo był wtedy, to było rok po śmierci Stalina, ale to nie to, że z tego powodu płakał, tylko z tego powodu stracił pracę w tygodniku powszechnym też. I ten dziennik był, jak to napisał, ostatnią rebutą i jakimś takim polem do uprawiania mechaniki myśli. To jego słowo, nie moje. Ja on tak ładnie nie umiał. I starał się, jak sądzę, zapisywać to, co widzi, ale też jakby wypluwać to wszystko, co czuje. Stąd tam jest i pościel, i jakaś sfera erotyczna, przyjaźnie. Takie banały rzeczywistości, jak rozpadające się w buzi szczoteczki do zębów. Bo w Polsce było tak mało nylonu, że te szczoteczki były takie... No, ale naprawdę. No, a później historia dziennika, no to jest jakby to jest historia. Czyli to, czy poprawiam? Oczywiście, że poprawiam. No, każdy tak się redaguje i poprawia. Tylko moim zdaniem z tygodnia jest taki problem, zły problem chyba postaci z historii, czy takich postaci, które się wskrzesza po latach. To myślę, że też o tym pewnie zaraz porozmawiamy, że jest jakaś kanoniczność danego bohatera, coś, co ludzie chcieli uznać za pewnik, ale z drugiej strony historia jest ciągłym nadpisywaniem. Jedni powiedzą, że historia to jest zapominanie i wymazywanie, a inni powiedzą, że jest przypominanie. I pytanie, czy ten palimpsest, który się nadpisuje, że coś było jakoś kiedyś, a teraz mówimy, nie, było inaczej. Czy to jest przewracanie prawdziwego kształtu, czy może odwrotnie, zanazywanie. Więc z Tyrmandem jest taki problem, że on to pisał do szuflady w latach 50., potem to wywiózł z Polski, potem w latach 70. to redagował w Stanach i wydał to w Londynie, w takim piśmie wiadomości londyńskim, a redakcja Znowuż Wiadomości też to redagowała i wycinała duże partie tekstu ze względów jakichś personalnych, na przykład fragmenty o nie wiem, Aleksandrze Fordzie czy o kimś innym, były tam redagowane, retuszowane przez kierowca, przez redakcję.
Później książka wyszła w 80 roku, właśnie z poprzednią okładką jeszcze, na której była fotokopia jednej ze stron tekstu. I na tej fotokopii był ręczny fragment dziennika i ktoś sprawił, że w książce ten fragment nie brzmi tak jak ten z tej fotokopii. I później ludzie zaczęli, oczywiście ludzie, to nie była taka powszechna metodologiczna analiza naukowa, tylko ktoś gdzieś powiedział, że jego zdaniem to jest apokryf napisany po latach, że niby Tyrman teraz taki mądry, a kiedyś to wcale taki był mądry, a teraz umiera, prawda? A kiedyś taki mądry nie był. No i zaczęła się cała dywagacja, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. Także no, mi się wydaje, że jest tak prawdziwe jak każdy dziennik. Po prostu zależy w jakim momencie szopiemy, tak jakbyśmy palę ze ciasta wsadzili. No. Ktoś powie, że jeszcze nie gotowa, ktoś powie, że gotowa i tak będziemy rozmawiali. Więc... A ktoś powie, że już zakończyć. Ale mało tego, tu jeszcze tak dodam, wyjdzie niedługo prawdziwa wersja dziennika Tyrmana, Dariusz Pachocki z Lublina, który jest literaturoznawcą, profesorem i grafologiem. I on siedział chyba 3 miesiące tam na Uniwersytecie Stanford i okazało się, że taki tak zwany dziennik oryginalny, dla tych z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, no to dziennik pisany w latach 50., wydany w latach 80., później wznowiony w Polsce, potem wznowiona wersja niby oryginalna, a się okazuje, że wcale nie jest oryginalna, bo ten, kto to pisał, to też przerobił. I dopiero grafolog siada i mówi, w 40% dziennik jest inny niż naprawdę, więc no z Tyrmanem to po prostu jest jakiś tutaj, nie wiem, Michał Manioł, tylko te freski tam zdrapujemy, może kiedyś się powiemy, jak go... No tak, to jest ten fragment. Stąd postanowienie w Connecticut, by niczego nie zmieniać, bowiem skoro istnieje jakaś prawda o ludziach, to jest to tylko prawda chwili. Jest jeszcze prawda czasem. No tak. Słuchać mnie? Tak, tak, doskonale. To tyle? No, to tyle. Dobrze. Magdo, bo dla ciebie Tyrman to jest przede wszystkim środowisko jazzowe? No tak, znaczy nie, Tyrman to jest moja miłość. Dziennik Tyrmana. Zakochałam się w Tyrmanie w 89. Pamiętam, ja miałam takiego, mogę powiedzieć najpierw o tym, tak? Miałam takiego pana od Polskiego w Sopocie, który nosił znaczek Solidarności w klapie i kiedyś namówił, w ogóle był świetny, palił papierosy na lekcji, czasami przychodził pijany, ale tak nas uczył Polskiego, że dnia jednego nie siedziałam do matury się ucząc, ponieważ wszystko wiedziałam z lekcji, bo chodziłam, niesamowity człowiek. Mówił do nas, proszę Państwa, na przykład. Ja kiedyś nam powiedział, że był taki pisarz Tyrman i że on wydał dziennik 54 i że on chciał, byśmy to przerobili jako lekturę, kiedy to w ogóle jeszcze nie była lektura wtedy. I szłam Mąciakiem w dół, Mąciak na taki deptak w Sopocie. I wtedy jeszcze sprzedawali ludzie książki na gazetach rozłożonych. Patrzę, dziennik 54. Natychmiast drzem kupiła, przeczytałam i od tamtej pory przeczytałam dziennik chyba z 15 razy w życiu, ponieważ to moja ukochana książka. I oczywiście zakochałam się w tym Tyrmanie. Jak ja potem się dowiedziałam, że on wcale nie był taki fajny w tej Ameryce, to tak się rozczarowałam. Tyrman moją miłością jest do połowy lat 60. A propos jazzu właśnie. No więc kiedy zaczęłam pracować nad Komedą, no to oczywiście Tyrmand bardzo był mi potrzebny, no bo przecież co by o Tyrmandzie nie mówić, to ojcem chrzestnym polskiego jazzu był, prawda? On przywiózł jazz do Polski, on słuchał jazzu przed wojną, on słuchał jazzu z Niemcem, pewnym, to jest prawda. Gramofonu słuchali płyt jazzowych w czasie wojny. On organizował pierwsze imprezy jazzowe tuż po wojnie, kiedy jeszcze można było kiedy jazzu można było jeszcze słuchać. I z tym, że Tyrmand, ja nie wiem, czy ja mam rację, ale on miał chyba taką osobowość, że zawsze chciał być na pierwszej linii, chciał być bardzo ważny, bardzo szanowany i nie zrozumiał tego, czego nie są w stanie zrozumieć dzisiaj niektórzy, na przykład publicyści, dziennikarze, że są dziadersami i nie powinni się na przykład odzywać. I to są ci ludzie, co naprawdę, czasami jak coś palą w Radiu Tok FM, to lepiej, żeby nie. I Tyrmand też już był takim dziadesem dla pokolenia jazzmenów. Oni go wielbili na początku lat. W jazzie było tak, w polskim, że on się zmieniał, co 5 lat było nowe pokolenie. To nie było takie pokolenie, że co 10 lat się zmienia, co 15, jak normalnie, tylko było straszne przyspieszenie, no bo po wojnie, bo jazz amerykański, u nas jeszcze swinga, tam już jazz nowoczesny, więc musieliśmy to nadrobić. I te pokolenia jazzmenów wymieniały się, znaczy nie wymieniały się, bo uzupełniały bardzo szybko. I jeżeli dla Komedy, w
który zaczął przecież jeszcze w latach 40. grać Jacka Kubowa, a potem w 56. roku na festiwalu staje się wielką gwiazdą. Tyrman zapowiada, w ogóle nie wiedziałam, czy Tyrman R nie wymawiał. Posłuchałam, jak Tyrman zapowiada komedię, mówię, ole, tam przecież ktoś mówi grasejować, grajsować, że nie wymawiał, tak miał francuskie R. I to wtedy dla komedy to był Bóg znający się na czesie. Ale te pokolenia mijały i połowie lat 60. to po prostu już nawet pisali w gazetach muzycznych dotyczących jazzu, że już Tyrman mógłby zejść ze sceny, muszę to odpuścić, bo oczywiście to on wymyślił Jazz Jamboree, to on wymyślił, żeby była nazwa Jazz Jamboree, to on wymyślił razem z Frankiem Walickim festiwal w Sopocie, z którego potem się, który się potem przerodził na Jazz Jamboree. I to wszystko jest jego zasługa, ale nie wiedział, że już nie powinien, a on za każdym razem co roku wchodził na scenę, co roku przemawiał i co roku, jak taki leśny dziadek wracał do wspomnień z... Okej, boomer, tak? Tak, właśnie, dokładnie. I miał takie katakumbowe wspomnienia, jak to kiedyś jazzmeni grali w sweterkach, a teraz to jazz jest wspaniały. I tam już pisali w gazecie, o Jezu, że ten Tyrman to już mógłby już zejść ze sceny. Także był bardzo ważną postacią przez pewien czas i punktem odniesienia, a potem zawsze mistrzów się strąca z piedestału. To jest normalna kolej rzeczy. Ale to jeszcze trochę też jest tak, że ja też później trafiłem na takie dwa wywiady z Tyrmanem. Jeden to był u Radlińskiego w Obywatelu Jazz, w tej książce. I ta książka w ogóle była wydana w 67 roku. Tak, ale zebrane materiały w 63. Tak, więc ale sam fakt, że jakby jeszcze się ukazało w ogóle, Tyrman tam się ukazał. A drugi był wywiad chyba w radiu w 64 czy 3 roku, ostatnio to wygrzewali w archiwach. Tylko nie wygrzewali. I Tyrman tam trochę tłumaczy się z tego, że on jakby... Oczywiście z pozycji pewnego rodzaju mędrca tłumaczę, że dla niego jazz... Znaczy on po pierwsze przyznał w tym wywiadzie, że uznaje jakby sukces niewątpliwy współczesnej muzyki jazzowej, to jest to, że kolonizują muzykę filmową, że z powodzeniem sobie radzą w Hollywoodzie, że ten jazz nabrał kształtu i rumieńców. Natomiast to już nie jest rewolucja jazzowa, w której chodzi o te najwyższe wolności, tylko to już jest po prostu granie muzyki, która jakby doczekała się pewnego rodzaju przywilejów. Przeszła w cudzysłowie do sal kongresowych z tych jaskiń platońskich poddaszy i sufitów i piwnic katakumbowych wyszła. I teraz już jest jakby pełnoprawną, legalną muzyką. A on, dlatego dzisiaj rozmawiałem o tym w ogóle z Hilkiem rano przez telefon, który ma słuszną swoją teorię na ten temat, że dlaczego ten jazz po wojnie był taki ważny. Nie tylko dlatego, że ta muzyka po tych pierwszych latach oddechu została zakazana zgodnie z socrealizmem, ale tak naprawdę dlatego, że jazz był przed wojną w Polsce i to nie tylko te orkiestry tam pływające sobie na statkach naprawdę byli jazzmeni, tylko większość z nich po prostu podczas wojny zginęła. I po wojnie te pokolenia dopiero się odradzały. Ta moda jazzowa właśnie jakby, my po wojnie graliśmy to, co tam już grali przed, a potem dopiero zaczęliśmy nadganiać tą muzykę i nawet instrumenty, na których się grało, to były jakieś trąbki, gdzieś tam z teatru wygrzewane, byle na tym grać. I faktycznie Tyrman robił wtedy coś zupełnie innego niż wszyscy. Ta muzyka była imperialistyczną, jakby zakazaną muzyką. A potem też jakby, też mi się wydaje, trzeba spojrzeć na to tak, że ten Tyrman, o którym mówimy, ten Leopold Tyrman z PRL-u, ten Leopold Tyrman z PRL-u w 1946, 1947, 1948 roku organizuje pierwsze koncerty jazzowe w Warszawie. Co ciekawe w ogóle, klub Stodoła stanie tam, gdzie stał dom Tyrman, tak kiedyś na Trębackiej 5. Po drugie, Tyrman wyda tomik opowiadań w 1948 roku, potem przez 8 lat nic nie wyda. Wyda Złego w 1956. I w zasadzie potem wyda tylko jedną powieść w malutkim nakładzie Filipa, malutki tam 5-10 tysięcy i on w zasadzie od 1956 roku, 7. poza książkami o jazzie i opowiadaniami, on jakby już nie będzie pełnoprawnym pisarzem w Polsce. O to tak się mówi, że Tyrman gwiazda kolorowa, ale on od 1957 roku w zasadzie już go nie ma. On jakby nie istnieje w życiu literackim, on wyda tam dwa teksty, opublikuje w... A życie towarzyskie, gdzie on wydał? W Anglii, we Francji dopiero w 1968 roku. Jakby to jest 10 lat. I ten człowiek jakby jest coraz bardziej przez tą komunię gdzieś tam niszczony, a jazz jakby w drugą stronę idzie, do góry. Więc może było w tym trochę rozgoryczenia.
on mi się wydaje czuł taki trochę imperatyw, że on musi wejść i powiedzieć, że myśmy kiedyś tam walczyli o muzykę jazzową w Polsce, że kiedyś chodziło o to, tamto. On zawsze potrzebował w sobie pewnego rodzaju taki bunt, rewolucji. On nawet ten festiwal w Sopocie mówi, że otwiera festiwal zespołów swetełkowych i opowiada. I też mi ktoś to mówił chyba, czy to Duduś Matuszkiewicz nie powiedział, że właśnie on, Terman dla nich właśnie był takim troszkę, on im opowiadał o teorii, a oni po prostu chcieli grać. On był wykładowcą. On nie przepadał za bryzem nowoczesnym, z tego co kojarzę. Tak, on wolał swing, on wolał jazz tradycyjny. A jednak polski jazz, duży nurt był w stronę jazzu nowoczesnego, prawda? No jeszcze Duduś, no to jeszcze grali i tradycyjny, i nowoczesny, ale taki sextet komedii, zanim też poszła cała fala. To zresztą Kisielewski we wstępie, bo uważam, że książka, jaki tytuł przedmiotu? Czasu. Nie, książka, o której wszystko mówiłeś, był wywiad człowiek. Obywatel jazz. Polecam Państwu wszystkim, kto nie czytał książki, kto tej książki nie czytał. To jest moim zdaniem najlepsza książka o jazzie, w ogóle jaka się w Polsce ukazała. Oczywiście potem komeda, no to ale najpierw. Nie żartuję, to jest fantastyczna książka i tam Kisielewski zrobił taki wstęp, gdzie właściwie też odżegnywał się już od jazzu. Mówił dokładnie to, co ty teraz przed chwilą mówiłeś, że Tyrmand mówił, czyli że jazz był ok, ale teraz to już się tak skomercjalizował i Kisielewski powiedział, że kiedyś to był skłonny chodzić tam, cieszyć się, było coś takiego hipsterskiego powiedzmy, a teraz to tak jazz zdziadział i taki stał się teraz powszechny i że on już teraz woli nawet słuchać Karin Stanek. A to właśnie Kisielewski dla Tyrmanda trochę będzie interesem, bo od niego starszy. No tak. A z kolei Tyrman był trochę starszy tam od chłopaków jakby, nie? Więc no wydaje mi się, że to też taka pokoleniowa. Mm-hmm. On jakby jak to było w którymś wywiadzie, czy nie, czy na otwarciu chyba festiwalu bluesowego, czy na otwarciu Hybryd. Speaker mówi, zapraszamy na scenę styranego bitwami o jazz Leopolda Tyrmanda. Więc on już taki był naprawdę styrany i no, nie mógł mieć tego entuzjazmu, który mieli młodzi chłopacy, którzy po prostu biorą te instrumenty i tam tworzą polską muzykę. Więc no, tak faktycznie, był trochę dziaderski w tym. Ale to każdy jest dziadersem, jak już jest dziadersem. Tak. Ale od kiedy zaczyna się dziadersem? No to jeszcze nie. To jest kwestia mentalna? Nie, jak spotkasz kogoś młodszego, kto mówi ci jak jest, a ty mówisz mu nie, że jest inaczej. Ty, ja mam tak od 13 lat, ja mam córkę. Ale mi ciągle mówisz, że tak nie jest. A ty jesteś dziaderką? No chyba tak. Czy babberką? Dziaderką. A jej się miarą? Ale w sensie, że pod kocykiem i tak dalej? Nie wiem. Aha. Może robisz sobie zdjęcia na Insta w liście? Nie mam Insta. Miałam, ale zrezygnowałam. Bo jestem dziadersem. Dlaczego to zrezygnowałeś? Bo mi się nudził Instagram. Nudny jest. Przepraszam. Że książki po okładce? Nie oznaczymy cię na Instagramie. Ale ja wrócę tutaj, bo to jest dobre medium promujące książkę. No właśnie, tak. Tak, więc jak napisałam komedę, założyłam Instagram i miałam natychmiast. I potem go usunęłaś. Nie, to sobie tak nadal jest. Ja sobie na przykład, jak już skończę książkę, którą teraz pracuję, to nagle sobie wróciłam. A dlaczego nie masz fanpage'a na Facebooku? Bo to jest dziaderstwo dopiero. Nie, fanpage. Nie. Masz fanpage? No oczywiście, że mam. O Jezu, sorry. Ale dlaczego? No dobrze, to skoro, dlaczego nie masz? A czy to jest na temat? Nie, ale dlaczego nie masz? Bo to jest dziaderstwo, nikt tam nie zagląda, to jest sztuczna prawa, którą trzeba skąd ludzie wiedzą o tym, co pisze Woźniak, gdzie Woźniak ma spotkania? Co opowiada, przecież on tam to sobie fantastycznie to może jeszcze, Woźniak wrzuca na swój fanpage. Ludzie, jestem nominowany do nagrody, głosujcie na mnie. Wyślijcie SMS-a, tak jak na ciebie. Ja się nie, to jest dziaderstwo. Co jest dziaderstwo? SMS. No. Ale nie mam fanpage jest straszny. Wszystkie fanpage'a są fanpage. Są po prostu obciachy, no przepraszam bardzo. Prawda, jestem bardzo młodszy. Ty jak będziesz próbowała... 10 lat młodszy ma fanpage, Jezu! Jak będziesz próbowała swoją kolejną książkę, jakimi kanałami? A czy ja kiedykolwiek próbowałam jakąkolwiek swoją książkę na Facebooku? Facebook jest moją prywatną, zamkniętą. Mam tam tylko 1200 najbliższych przyjaciół. I w ogóle nikt tam nie może zajrzeć, kto mnie nie zna. Słuchajcie, w książce Magdy Grzebałkowskiej, która nie używa Instagrama, bo nie ma fanpage'a, tak byście mogli się dowiedzieć o tym zdjęciu na przykład z jej fanpage'a. Ale jak ustaliliśmy, nie ma, jest Leopold Tyrman. Sztuka się sama wybroni.
sztuka nie znosi kompromisu. I to, co powiedział Marcel o swetrach, jest tutaj, jeśli chodzi o mnie, to nazwałem tę wielką imprezę pierwszym festiwalem zespołów swetelkowych. Swetelkowych bardziej. I tu jest w ogóle bardzo fajny fragment o tym, nie wiem, czy jeszcze to pamiętasz, bo to tę książkę pisałaś, ona się ukazała dawno. Tak, to miałam Instagrama. Z czasów instagramerskich twoich. Chodzi o ten moment, kiedy o ten ścisk w pawilonie i tak dalej, kiedy widzowie chcą wtargnąć i wtedy na scenę wychodzi Tyrmand i albo i, pamiętasz, albo przeczytać. Dajcie nam głośniki, tak? Tak. Tak. W ogóle Tyrmand się strasznie zachowywał w Sopocie. Taki typowy warszawiak, który przyjeżdża do małego miasteczka, ja jestem z Sopotu, przyjeżdża do małego miasteczka i tak, podburza publiczność, żeby wołać, dajcie nam głośniki, w momencie, kiedy naprawdę tam mogło dojść do śmierci, bo było bardzo dużo ludzi zgromadzonych na małej powierzchni. Potem zadzierał nosa i jak następnego dnia, po tym jak był pochód nowoorleański, kiedy tam rozebrane dziewczyny, nie do gołego, tylko wymięte prześcieradła i muzycy jechali przez Sopot i dojechali z powrotem do tej hali, gdzie się miały odbywać koncerty, to potem następnego dnia władze Sopotu wezwały Tyrmanda, organizatora, Walickiego, Franka i jeszcze kilka innych osób do siebie, no, żeby zrobić awanturę. A, bo jeszcze w tym pochodzie nowoorleańskim cztery osoby z teatrzyku Bim Bom niosły cztery litery. Litera była D, U, P, A. I oni chodzili z tymi literami i czasami ustawiali się w szyku dupa, a czasami tam A, P, D, U i tak dalej. P, D, U, tak jak ten, P, D, U. Uda. Tak. I niestety zfilmowała, akurat napis D, U, P, A, zfilmowała kronika filmowa. No i była afera, następnego dnia wezwani i Tyrmand. I zamiast się pokajać, powiedzieć, Jezu, bardzo pana przepraszamy, panie tam przewodniczący PZPR-u tutaj w Sopocie i tak dalej, to ty pan powiedział, że Sopot to jest po prostu prowincja, że u nas w Warszawie to nie takie napisy nosimy na transparentach, jest strasznie zadziera nosa. Po prostu co za... Ja nie wiem, czy słowo but u was nie znaczy czegoś gorszego niż u nas. Nie wiem, to znaczy u nas jest takie, Kazimierz Kuc użył takiego słowa i z tego też była wielka afera na skalę krajową, gdzie u nas określenie czyli tak na C i kończące się na L. Na CH. Na C kończące się na L, druga litera I, trzecia U. Nie jest jakoś specjalnie obraźliwe, a... Ciul? Jakaś tam tak, a to u nas też nie jest złe. A to u was też nie jest złe, nie? Nie. A but jest złe? No but to jest... Ty, bo u nas but taki ktoś, to zadziera nosa, nie? Taki wiesz, właśnie taki ty ma. A ciul to no. Taki, jak to powiesz, nie? I tak naprawdę trochę. Tak, ja to taki. Wiemy Państwu. Ale w jakiejś miejscowości w rejonie geograficznym naszego kraju but oznacza. Co w niektórych rejonach to oznacza but? Nie. Nie wiesz, co znaczy but na przykład w Krakowie? Nie wiem. Jezu. A co to znaczy? To samo co w niektórych rejonach ciul. Dobra, to rozumiecie, prawda? Wróćmy do litery. No. Do literatury przez duże R. A w Toruniu jest taka podrama, nazywa się film. Apeluję, wróćmy do literatury. Ale wróćmy z Sopotu i z Torunia do literatury przez duże R. Ja się nazywa podrama. Dobrze, do literatury. I do muzyki przez duże R. Czyli mówiąc krótko, Tyrmand strasznie zadzierał nosa. Był bucem ewentualnie... Boi się powiedzieć. Tak. To jest, zadam wam pytanie, na które być może nie ma odpowiedzi, ale ja ją mam. Kto zrobił według was większą karierę? Kometa czy Tyrmand? Czy to są dwa różne systemy walutowe? Kometa! Których nie można. Ja się przychylam do komety. No jeśli mowa o karierze, no to tak. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o jakąś skalę zasięgu, o to kogo gdzieś tam ukłuł w serce tym, co zrobił, no to pewnie kometa. Ale pocieszę cię, że za granicą też nikt komedy nie kojarzy. Ale na Stanach widać, że dojeżdżą, tak? Gdzie ją zakręcili? A no, z filmów. Za granicą? Nie rodzimy. No i pojechałam do Stanów i na granicy, bardzo się bałam, pierwszy mój wyjazd do Stanów, więc byłam bardzo przygotowana, miałam papiery z wydawnictwa, że jadę pisać książkę o Tyrmandzie. No i o komedzie. Tak, właśnie, przepraszam. Ja też bym tak zrobił. I że o komedzie, ale byłam z mężem i z dzieckiem, więc pomyślałam sobie, że pewnie pomyśli sobie pan na Immigration, który przepuszcza albo nie przepuszcza, że jadę na zmywaka można azbesty, nie? Więc nas nie przepuszczą.
No i przychodzimy do tego po półtorej godziny stania w kolejce do tego immigration i ja mówię do pana, dzień dobry, proszę pana, pan mówi, jaki cel tu przyjazdu, a ja mówię, no, że proszę pana, jestem pisarką, chociaż uważam się, że w ogóle jestem reporterką, ale że jestem pisarką i będę pisać tutaj, przyjechałam zbierać materiały do książki, na pewno pan zna tego człowieka, mówię, Christopher Komita. On mówi, że nie zna. I mówię, no dobra, może pan go nie zna, ale się dziwię, w Ameryce nie zna komedy. I mówię, ale to może pan zna, na pewno zna pan film Dziecko Rozmarł, on tam napisał muzykę. On mówi, nie, a wie pan, ja jestem z Utah. No i potem przez całą Amerykę, myśmy przyjechali całą Amerykę w powszech z Los Angeles do Nowego Jorku. Robiłam taki test w różnych miejscach i chyba ktoś w jednym miejscu na całą Amerykę kojarzył, że jest taki film jak Rosemary's Baby, ale komedy to nikt. Także remis. Właściwie bardzo chodzi o tak samo. Ty myślisz? Znaczy, to jest też trochę kwestia skali, bo kurczę, no stan Teksas jest większy niż Polska. A Stanów jest 50 tam, plus minus, no tak? 50. Niektóre są może malutkie, jak tam Delaware, na ogół jest 50 stanów, około 50 stanów w Stanach. W tej 52. Tam jest 49? Czy wróćmy do literatury. No nie no, dzisiaj tam na jednego z kandydatów wypada chyba 70 milionów głosów już na jednego. A mieszka w Stanach 330 milionów ludzi, więc to jest jakby... To trzeba się wydać w Ameryce, co? No. Książkę wydać. Więc tam po prostu jest taka, tam się jest jakby przez kilka minut tylko tak naprawdę na szczycie. I no ja też mógłbym powiedzieć, tam też korespondowałem, bo Tyrman pisał The New Yorker magazyn. I to naprawdę tam... No ale sam sobie chyba zaszkodził, nie? No, znaczy to później, ale jakby no, sam fakt, że pisał w tej gazecie no. I to w miarę regularnie na początku, gdzie naprawdę no w jego archiwach są takie stosy depesz i listów od czytelników, o których pan kończy, czy pan coś jeszcze napisał, co ma pan na sobie, skąd żeście go wzięli, czy jest więcej tekstów tego autora. Naprawdę stosy depesz, więc łatwo mogło się, że tak powiem, fajruga odlutować komuś tam. Jak po Nowym Jorku jeździł autokar, oczywiście tam jest wiele autobusów, ale ten jeden był najważniejszy był Tyrmanda, bo na tym autobusie był wielki billboard, znaczy wielka reklama z jakimś czarnoskórym chłopakiem z Harlemu, było podpisane, że właśnie czarnoskóry chłopak z dzielnicy Harlem czyta teksty polskiego imigranta Leopolda Tyrmanda. Żartujesz, to jest zupełnie jak seks w wielkim mieście, nie? No. Ona też miała taki. No w sumie to pewnie to było to samo. Zamiast Tyrmanda. I Tyrman to zapamiętał na lata, ale z drugiej strony no, tam po trzech latach w sumie odszedł z tej gazety. I ludzie mnie zapomnieli, bo takich Tyrmandów są setki, tysiące. No, do tej gazety przychodziło 200 tysięcy tekstów rocznie. Żeby wydrukować, że 250 tysięcy. Fakt, że ten manda wzięli, to był ewenement, ale to nie znaczy, że dostał nagrodę Pulitzera, że on tam pisał. Więc pytanie, co jest sukcesem? Czy to, że na ścianie miał list od Ronalda Reagana i Jimmy'ego Cartera, że był wybrany w jakąś tam delegację przez Ronalda Reagana i poleciał do Chin na przykład w 5 osób i tam była laureatka Pulitzera, jakiś dwóch pisarzy, profesor i Tyrman. No i ja bym do życia wspominał, że byłem w delegacji Reagana, ale czy to znaczy, że był najreganiszym z pisarzy, to nie wiem, więc... No tak, ale chyba lepiej brzmi, znaczy nie wiem, czy lepiej, ale napisałem muzykę do filmu Pańskiego. Dzisiaj to nie wiem, czy to by się to też zależy, kto pyta. Ale w czasach tamtejszych, wiesz co, pytanie jest takie, kto kogo do góry wypchnął, Polański komedę, czy komeda Polańskiego? Bo tak. Gdybyś mnie spytała. Gdybym cię spytała, to co byś powiedział? Odpowiedziałbym, nie wiem. Nie, odpowiedziałbym, że Polański komeda. No nie wiem, słuchaj, nóż w wodzie bez tej muzyki wyobrażasz sobie? Nóż w wodzie, który go jakby wypchnął na światowe sceny. I zobacz, do śmierci komedy Polański tylko raz zrobił film, muzykę do filmu z kimś innym, do Wstrętu, ale dlatego, że związki zawodowe brytyjskie nie pozwoliły zrobić muzyki muzykowi nie z Wielkiej Brytanii. Po czym pozwolił Amerykaninowi, ale to... A czy to nie jest trochę przekleństwo po prostu ludzi, których nazwisko nie jest na samej górze w filmie, że każdy jest jakby podwykonawcą, to jest tak samo ze scenarzystami, że nikt nie pamięta nigdy scenarzysty? Nie, wiecie, z komedą to w ogóle było tak, że on gdyby nie spadł z tej skarby, gdyby nie zepchnął nasz najlepszy polski, jeden z naszych najlepszych, przepraszam, polskich pisarzy, Chłasko, to jest zabójca komedy, pośrednio. Więc to on
to on mógłby naprawdę, jakby nie wpadł w narkotyki i tak dalej, to nie byłby na takim przyjęciu z Polańskim na przykład jednym, to naprawdę mógł wypłynąć. On zaczynał w tym samym czasie, co Ennio Morricone. Komeda to było pierwsze, ja wiem, że to jest spotkanie o Trymandzie, ja wiem, ale Komeda to jest, słuchajcie, i drodzy Państwo też, to jest pierwsze pokolenie muzyków, którzy byli podpisywani swoim nazwiskiem pod muzyką filmową. Oczywiście wcześniej też byli, ale kiedyś było tak, wcześniej. Komeda komponował całą muzykę od A do Z. Oczywiście ktoś inny robił aranżację, ktoś inny coś tam, ale był podpisywany. Kiedyś muzyka była tak tworzona do hollywoodzkich filmów, że był główny kompozytor, on dawał tam, mówił na 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 i tam mówi i teraz wszystko resztę chłopaki napiszcie. I ktoś pisał smutne kawałki, ktoś pisał wesołe, ktoś tak dalej, a on to wszystko zgarniał, przearanżowywał i podpisał swoim nazwiskiem. I to było normalne. Kompozytor muzyczny, zawsze muzyczny, kompozytor się w ogóle nie liczył. I dopiero właśnie jak w tym czasie, to nie dzięki Komedzie, tylko taki czas nastał, że Komeda z tym swoim Polańskim zaczynali właśnie, że on już tę muzykę pisze, że już to dziecko, to Rosemary's Baby, już jego muzyka jest jako jego muzyka. A Bronisław Kaper, to jest Ewenem, to też nasz polski słynny kompozytor, to on był wcześniej, on był nominowany do Oscara, czy nawet miał Oscar? Miał. No nie, tak, ale wiecie co, ale Ennio Morricone się wtedy pojawił w Hollywood i szli tą samą ścieżką. Gdzie doszedł Ennio Morricone? Bo nie spadł ze skarbu. A to jest w ogóle taki... Nie pił wódki z chłastwą. No właśnie, to jest taki, teraz takie myślenie, co by było, gdyby Komeda nie wyszedł się przejść, gdy tam chłasko zaczął tymić na tej imprezie. Co by było, gdyby chłasko za nim nie wybiegł? I co by było przede wszystkim, gdyby chłasko po niego nie zszedł i nie próbował go wnieść na te skarby? No to mówię ci, może być właśnie narkotyki. Nie? A może byłby na tej imprezie, na której nie miał być... Na tej, co był Polański, tak. Ale z tymi muzykami to zatoczyło trochę koło, bo dzisiaj znowu tak jest, że masz tą całą farmę w Hollywood i jest Hans Zimmer czy ktoś tam inny, a tam kilkudziesięciu innych chłopaczków siedzi w tych laboratoriach i tam na komputerze komponują tą muzykę i później jest jedno nazwisko. Dobrze, Marcelu, a często jest tak, że mówimy Tyrman, to myślimy zły. Polska. Jak po jednej nutce, to tak. Tak, myślimy Polska, myślimy USA, myślimy Matthew Tyrman, myślimy zły. I tak dalej. Ale zły, to jest bardzo często pierwsze skojarzenie, albo jedno z pierwszych. Jak bardzo paradoksalnie zły zaszkodził dziennikom? No może tak, że zły zaszkodził Tyrmana jako pisarza popularnego dla elit pisarskich, troszkę grafomana, nie do końca poważnego człowieka, który właśnie chodził tam po koncertach, opisywał tą wydarzenie. Strasznie się dymił, w sensie z ludźmi się ciągle wadził, robił dużo afer dookoła, dużo szumu, to ludzie powiedzieli, że on tylko wokół siebie szum robi. A to nieprawda, bo czas pokazał, że temat też walczył o wiele ważnych rzeczy. W sensie po suchych ścianach. No przecież jest historia na przykład, która, ja ciągle o tym mówię, bo to ciągle jest mało jakby znane. Czekam na jakiś reportaż duży o tym. Napisz. Napisz. Marcel, weź, usiądź i napisz. Zrób coś ze sobą. No przecież pani Barbara Hoffman, żonka Leopolda II, chociaż ona nie lubiła się mówić, że była żona Tyrmanda, w sensie galeria byłych żon, ona nie dziękuje, ale zamordowano jej ojca. Mecenasa z Katowic, pana Tadeusza Hoffa. Jemu już w 1946 roku założono sprawę operacyjną pod tytułem Basia. On na przykład ratował przed sądami górników. Namawiał ich do tego, żeby walczyli o swoje sprawy. A najbardziej się wsławił tym, że uratował przed karą, nie wiem czy nie karą śmierci, faceta, który doprowadził do jakiegoś wybuchu w kopalni. Trochę było pod koniec 40. I on go wybronił z tego, wbrew jakby państwu, które chciało faceta przykładnie ukarać, do tego stopnia, że, to była w ogóle dygresja, z jakimiś profesorami z Akademii Górniczo-Hutniczej robił ekspertyzy na temat materiału znawczego i tak dalej, wybronił faceta, oni mu się rzucili na szyję, cała rodzina była wdzięczna, ale rząd na to patrzył krzywo. No i koniec końców nagle w luty 1962 roku Mecenas Hoff zostaje wezwany na komendę milicji w Katowicach rzekomo dlatego, że sam opłacił opłatę sądową za swojego klienta, więc to było prawo. Dzisiaj też takie rzeczy się dzieją.
I czy oni później przychodzi depesza do Tyrmandów do Warszawy, że pan mecenas Hołd nie żyje. Powiesił się cel. Sam z siebie. I nie ma sekcji zwłok i nie będzie. A jak się potem pogrzebie, to się okaże, że 3 miesiące wcześniej zginął ojciec Agnieszki Hołd, który poszedł z panami inicjatami do siebie do domu i chciał się przewietrzyć i wyskoczył sobie z okna z 6. piętra. A sprawę prowadził ten sam komendant milicji z Katowic, niejaki pan Szlachcic, który w roku 70. będzie brał udział w pacyfikacji później nad morzem różnych zamieszek. Więc przeciwna historia i Tyrmand jakby dużą cenę płacił za tą swoją kolorowość. No i wracając do twojego pytania, to jest taka i cena, i sukces, no bo jednak dzięki złemu my ci o Tyrmandzie ciągle mówimy, to ja dzisiaj sprawdzałem tak zwaną topkę i tam w kryminału to jest ciągle 30 przy książkach, w Revenant. Ale czekaj, bo jak to mówili, że to jest grafomania? Przecież to jest świetna powieść. Ale krytycy mówili, że a kto tam słucha krytyków? No ludzie na szczęście nie słuchali, ale ci tam, wiesz, no Perkins mówił, że... Czy to był niedoceniony w swoim środowisku, jakby, tak? Czy... Znaczy wiesz, no... Ale z Kometą było to samo. Przecież nie chcieli go przyjąć do Związku Kompozytorów Polskich, bo jazz nie jest porządną muzyką. Właśnie. A ja zadając ci to pytanie, liczyłem na inną odpowiedź przyjmować. To odpowiedź, tak. Znaczy ja odpowiadam na te pytania, na które zadałem, żeby państwu trzeba wspomóc Tyrmandologa. Myślałem, że odpowiesz, że zły zaszkodził dziennikowi o tyle, że gdy on podpisał umowę na złego, to przestał pisać dziennik. Wiesz co, chyba jednak lepiej, że przestał. Nie, co ty? Ja wiem, że 15 razy. Ale jakby był dłuższy, to nie wiem, czy 15 razy już przeczytał. Tak ja też czytam długie książki. Jak miałeś 10 tomów? Stary, ja przeczytam wszystkie dzienniki Dąbrowskiej, też lubię. Ostatnio kupiłem w tym na wyprzedaży w bibliotece za 5 zł. Wiesz co, no zaszkodził, no faktycznie przestał pisać, ale moim zdaniem dziennik Tyrmanda był koniecznością, w sensie chciał coś pisać, no skoro nie mógł wydawać, bo on miał wtedy w szufladzie napisanych parę rzeczy, no tylko powiadań napisanych, do dalekich rejsów, niedokończoną powieść, jakieś tam zadatki na wędrówki myśli porusznika Stupułki, te zielone notatniki, które wyszły niedawno, też ukazały w redakcji właśnie Darka Pachockiego. Więc zaczął to pisać, bo po prostu miał potrzebę pisania i jak się okazało, nieźle mu to szło. Natomiast on chciał napisać powieść. Ta powieść w nim siedziała od dawna. On tak pytał się ten Śląsk, ja mówiłem o tym Zorro, ale Tyrmand kochał Warszawę. I on jeszcze w roku 50, przepraszam, pisał na łamach, jak tam pisał w Stolicy, czy jakimś innym pismie, gdzie jest książka na temat tego miasta? Gdzie jest film o Warszawie? Tam pali licho komunistów, ale no przecież w Pompejach czy Herkulanu ludzie się nikt nie zamieszkał, jak Wezuwiusz tam wybuchł, przynajmniej nie od razu. On może już tego psa, który tam co pozostał, i tam podobno później straszył. A w Warszawie nie zamieszkali. Wrócili, odbudowali. Ile osób zginęło, próbując własnymi rękami odbudować sobie dom, zanim walec przyjechał i wszystko zburzyli. Bo ludzie chcieli tam zamieszkać, chcieli się cieszyć życiem, chcieli tą stolicę wskrzesić z powrotem. I on marzył o napisaniu wielkiej powieści, o tym wielkim mieście wielkich ludzi. I w dzienniku jest mowa o tym, że on próbuje na wszystkie strony jakby tą rzeczywistość tam nagina, że a taki scenariusz co napisać. Tego tam babka wyśmiewa w jakimś tam tym centralnym instytucie kinematograficznym. A to jakąś tam nowelę próbuje przeszmuglować, tego tam też ucinają. Proponują mu pisanie jakiegoś tam, o jakimś tam Leninie w Porolinie, w jakimś tam tygodniku krajoznawczym. On je w nim chodzi, po nim chodzi książkę. Przecież no to, on usiadł i tak spod palca napisał takie coś. Po prostu nie wiem, co robić, to pisał sobie książkę, którą tutaj koleżanka czytała 15 razy. A znam ludzi, którzy czytali to też wiele razy na końcu świata. Przecież ja nawet piszę o... Nie wiem, czy to Kasię Gadamską? Słucham, nie. Ona na Uniwersytecie w Gdańsku cały czas chyba pracuje. I ona miała tą książkę Tyrmand i Ameryka. Ona poleciała do Stanów w 90-tych latach i zamieszkała w stanie Connecticut, gdzie Tyrmand, tutaj była o tym mowa, i wzięła tam dziennik. I czytała sobie ten dziennik tam i nagle czyta, że Tyrmand tam mieszkał. I zaczęła szukać śladów po nim, się pytała, że Tyrmand nie żyje.
ale zaraz po kogoś od Rymanda znał i ruszyła podróż z śladami Rymanda przez właśnie całą Amerykę kiedyś, dawno temu i tak powstała jej pierwsza książka o Rymandzie, więc nie wiem, kurczę, jak to z nim było, jakby ten dziennik dalej pisał. Faktem jest, że zły mu zaszkodził o tyle, że Termat na lata został tym bohaterem, człowiekiem w kolorowych skarpetkach, który opisuje bikiniarzy, chuliganów, spaduny, meliny. Nie jest jakimś tam kronikarzem PRL-u, kronik oporu nie pisze, prawda, komunizmu. Nie płaci takiej ceny, jak ci wszyscy tam Turowicze, Szczepańscy, prawda. Nie jest takim pisarzem zaszadzonym, takim szarym, siwym od tego smrodu komunistycznego, takim, co tam pochyla głowę coraz niżej, ale się nie nagina, tylko lekką stopą sobie szedł przez ten komunizm, prawda? No niby taki antykomunista z tego Termana, ale wszędzie pięknie wygląda, samochody, panienki, no to chyba nie był z niego jakiś taki męczennik, nie? Tak? I później dziennik wychodzi w latach 80. i się okazuje, że facet jednak miał coś do powiedzenia na serio. I jakby nie wszyscy to kupili, tak mi się wydaje. Jedni to kupili, a inni, jak nie wiem, jak Roman Zimant, właśnie twierdzili, że to jest apokryf, że to Terman to był zawsze pozer, że to nie jest prawda. I do dzisiaj taka pokutuje o Termandzie historia. Z jednej strony zły, który rozpalał ludziom oczy na biało, no ale z drugiej strony naprawdę, no ile rozmawiałem o Termandzie gdzieś tam w jakichś wywiadach czy coś, ktoś mówi, no tak, ale to jest właśnie król bikiniarzy. Te skarpetki Termanda, prawda, te kobiety. Ja mówię, no wie pan, no ale też pisarz. Dziennik. No tak, tak, ale te kobiety. Zresztą jego żona powiedziała kiedyś, była żona, jedna z moich żon, nie pamiętam która, na jakimś spotkaniu, że w ogóle te skarpetki kolorowe Termanda to taki mit był, że to nie do końca. Bo, tak, miał tam raz te skarpetki, utrzymały się tam w propagandzie, że kolorowe skarpetki miały bikiniarze, ale normalnie chodził ubrany nie w żadnych kolorowych skarpetkach, tylko w czarnych, elegancko. No to za dużo chciało, znaczy Terman miał duży apetyt na życie, a jakby ludzie nie chcieli mu wystawić laurki za wszystko, co w życiu dokonał. Ludzie też jakoś szufladkują, nie? Więc no, Chłaskę też jedni szufladkują jako właśnie gościa z papierosem, który tam gryzie kieliszki gdzieś tam w knajpie, na którego czeka marynarka na wieszaku w kameralnej lepsze, żeby ją założył, który gdzieś tam nago włazi na jakiś pokaz filmowy gdzieś tam w Warszawie. A z drugiej strony pisarz, jakby przeklęty, doklęty, złamany, cierpiący, opisujący tą plugawą Polskę w najpiękniejszy sposób. No i zależy, jak kto to będzie opowiadał, czy Agnieszka Osiecka będzie o nim mówiła, czy jemu współcześni, czy krytycy. Osiecka nie żyje, nie wiem, czy też. W mojej pamięci Agata Posąd może. No więc, ale chodzi o to, jak opisywany był po latach, nie? Że to z komedą pewnie tak samo, że różni ludzie. To mi też... będzie tylko dobrze. Tak? Tylko dobrze albo wcale. Albo wcale. To dopiero był problem stary. Jak ci wszyscy mówią tylko dobrze. Nie wiem, czy to jest moja książka? No, było tam coś złego o komedzie? Na twoim Instagramie było dobrze. Co na Instagramie? No sam sobie trochę szkodzę czasami, nie? Komeda? Ale czymś był takim dobrym człowiekiem? Bez rysy. Marcin, powiedziałeś, że Termat miał duży apetyt na życie, ale też miał duży apetyt na pisanie tego dziennika, bo jest to tam taki fragment, że myślałem, że ten zeszyt starczy mi na rok, a tak naprawdę pisze tak dużo o każdym dniu, że może starczy na miesiąc, dwa albo trzy. No właśnie, ja nie przypuszczam chyba, że będzie tak płodny pisarsko, ale może też z Termatem o to chodzi, że niektórzy ludzie mniej gadają, więcej robią. Pracują, kolejny projekt, kolejny film, kolejna muzyka, kolejna płyta. A ten mam tak trochę pisał, trochę męczkował, trochę politykował, trochę występował, trochę błyszczał, później trochę pisał. Tak ludzie chyba nie do końca wiedzieli, jak go do czego do dzisiaj, nie wiedzą do czego go przypisać. Czy nie zastanawia się, czy komedia był kompozytorem, czy publicystą, czy filozofem, czy nie wiadomo kim, czy lekarzem. Przede wszystkim kompozytorem, a Termat, pisarz, to nie jest pierwsza rzecz, o której się mówi. Termat to dla mnie jest pierwsza. A to jakie są inne? No, Bon Vivant PRL-u, Playboy PRL-u. Naprawdę? To z bardzo nieżyczliwymi ludźmi przebywałeś. Nie, to jest książkami, które napisałeś. Termat myślę pisarz. No ja też, ale jakby te łatki, które do niego przylgnęły, najbardziej chyba przylgnęły przez dwie osoby. Przez Konwickiego, który napisał w Zorzach Wieczornych
jest taki jakby monolog Konwickiego na temat Termanda, pisarz antykomunista, pisarz papież antykomunizmu, pisarz bikiniarz, Termand Joller, Termand Huliga, Termand Czomieciarz. Joller? Joller, tak po krakowsku. Joller to krakowski, Zosia Komedowa, jej pierwszy mąż był Jollerem. Po krakowsku. To jest taki zawód, co jeszcze nie ma nazwy. Coś jak profile osobowe. Niekoniecznie. I ten pisarz gdzieś tam się gubił. A druga postać, która Termanda przez lata opisywała, to był Kazimierz Kuźniewski od Piątki do ulicy Barskiej, który był TW-33, Petrowa na Termanda długo. I naprawdę, jak czytałem różne rozprawy naukowe, prace magisterskie o Termandzie, to w 3/4 to najwięcej cytatów jest właśnie z Kuźniewskiego. Bo Kuźniewski sobie napisał taką książkę Przykolni w 2000 roku i tam naprawdę opisał szczegółową biografię każdego iluś ludzi, których znał. Naprawdę nikt się tak nie wysilił, żeby co do dnia opisywać każdego jak go poznał. I tam o Termandzie jest 50 stron, gdzie go poznał, na którym stopniu schodów, jaka pelargonia tam stała. Tylko nie wspomniał o tym, że sam do niego donosił i to tak perfidnie przez lata, ale później ludzie brali z tej książki, że właśnie Termand taki niepoważny, taki śmieszny, taki właśnie bikiniarz, taki troszkę taki kucyk startujący w kategorii ogierów, kucyk na 37 wzrostu, taki niby pisarz, niby coś tam, więc myślę, że to pokutuje do dzisiaj, bo Termand działał na wielu polach i nie zostawił po sobie tak dużo po prostu jak mu, tak mi się wydaje, utworu. A się nie mógł ich zostawić tyle, bo był jaki był, więc może jakby umarł jeszcze wcześniej, jakąś tragiczną śmiercią, śmierć zawsze już nawet nie szuca. No, w komedą, super. No, wcześniej jeszcze zepnął kochłasko, super. No ale ludzie tym żyją do dzisiaj. Dla niego może to źle, ale ludzie tym żyją. No kochłasko zmarł w wieku 35 lat. I wyobraź mi, gdzie on był, znaczy co już osiągnął w tym wieku. Nie, 35, a nie 45? Nie, 34-61, tak? Tak. Czyli to człowiek się mylił w 69 roku. Więc co by było, gdyby żył od 70? No, szkoda tych ludzi. To był strasznie fatalny parę lat było. Jak Komeda umarł, Chłasko umarł. No bo Chłasko zmarł 3 miesiące po Komedzie, tak? Tak. Potem umarł Kobiela, potem była, potem w sierpniu była Charlesa Mansona afera. Tak. A rok wcześniej Cybulski. Więc tak się nagromadziło dziwne śmierci. Zresztą o Cybulskim jakiś materiał był teraz, tak? Czy to był tekst? Tak. Dorota Karaś z Magdą Przedmojską znalazły. Było w dużym formacie. Tak, znalazły rzekomo zaginioną teczkę, raport kolejarski na temat wypadku Cybulskiego. To nie było o tym w tej książce wcześniej? Było, ale tylko było, że taki raport był i zaginął. I teraz się udało go odnaleźć. Bo ja nie czytałem tego tekstu. Ja też nie. Wróćmy do literatury, drodzy Państwo. Nie wiem, więc się wypowiem. Gdy Termand zaczynał pisać dziennik 1 stycznia 1954 roku, to myśli, że on już zaczynał ze świadomością, że ktoś to kiedyś przeczyta? Czy on to pisał ze świadomością, to będzie w moich szufladach i będę to ze sobą woził i to będzie tylko dla mnie? Myślę, że on w tamtym momencie nie wiedział, czy to kiedy będzie wydane, natomiast wiedział, że zrobił wszystko, żeby to się kiedyś stało. Natomiast Termand piszący ten dziennik i później Termand piszący Złego, to jest Termand, który ma na koncie wydane jeden tomik opowiadań. To nie jest żaden wielki, utytułowany pisarz. To jest facet, który robił te jazzowe festiwale, pisał w iluś tam gazetach w przekroju, ale jak pisał w swoim powszechnym nawet przez 4 miesiące Piaseckiego. I w tygodniku powszechnym pisał, i w Stolicy, i w Ekspresie Wieczornym. Taki po prostu reporter. Łażący wszędzie, znał każdego. Chłopaków z rynku, ze straganu, kibiców, kolejarzy, straganiarzy, stulejarzy, do każdego znał po prostu. Ale miał głód wielkiej powieści. I on to pisał chyba z potrzeby po prostu pisania. Też w wyniku tych wszystkich rozmów z Kisielem, z Herbertem, z Zajderem. Bo on jakby nie miał pracy. On przez praktycznie 6 lat był cały czas, 7-8 lat w zasadzie, cały czas pisał. Był dziennikarzem. Od jeszcze pracy w Norwegii w 1945 roku, później przez kolejne redakcje warszawskie i krakowskie. I nagle w
1953 roku traci pracę właśnie po tym, jak Tygodnik Powszechny zostaje zamknięty przez komunistów, bo oni wydrukowali tego nekrologu Stalina na okładce. Redakcja zostaje wywalona na bruk, a w tej redakcji to były i Gawlik, i Kubiak, i Parandowski, i Najder, Herbert, Kisielewski, Turowicz. Masa, Koźniakowski, Janusz Szczepański, no elita. I zostaje na bruku tak naprawdę. Tygodnik Powszechny wychodzi dalej. Oni tam się zastanawiają, czy zmienić numerację tygodnika, to zostawić starą. Jedyny problem, jaki mają ci nowi. A ten motyw to z roboty. Tam jakieś korepetycje udziela, gdzieś tam coś tam robi. No, w ogóle. Tak. Krystynie. I w końcu zaczął napisać z potrzeby pisania po prostu. Słuchaj, a ja mam takie pytanie, jak myślisz, czy on pisał ten dziennik, pisząc, od razu się autocenzurował, czy nie? No bo tam jest nieautocenzurował. Ale widzisz autocenzurę tak. No wiesz, na przykład pisze o tej Bognie, tak? No i tam pisze o erotycznych momentach z nastolatką, nie? Co dzisiaj to raczej by nie przeszło, ale czy on na przykład pisząc to myślał sobie, no nie wiesz, co on sobie myślał, ale może myślisz, co on sobie myślał. Czy on pisząc mówił, dobra, to może już tam szczegółów bo życia z nią nie napiszę, bo jak kiedyś wydam tę książkę, to żeby znaczy, ludzie tego nie wiedzieli. Powiedzcie taką świadomość fabularną, tak, tak. No on na pewno miał taką świadomość fabularną, w sensie, tak mi się wydaje z tego, co czytałem jego zapisku, że on zawsze miał taką świadomość, on był taką osobowością performatywną, on zawsze jak coś robił, to chciał jakby zrobić z tego gotową taką rzecz. Po prostu miałem takie poczucie, tak jak ludzie, którzy na Facebooku piszą posty, tak, że to tylko wydrukować po prostu w tomiku poezji. No. I pytanie, czy to jest kreacja, czy po prostu taki jest. Więc no, czy to jest prawda, no nie jest to kamera, która tam stała i kręciła, troszkę i lepiej, ale na pewno była to jakaś kreacja, taka troszkę, to tam pewnie by się naukowcy zastanawiali, czy jakiś tam fakt autobiograficzny, jakieś tam podejście takie naukowe, że jest tam niewidomy. Ten trzecie oko, ten nieświadomy autor, jestem ja, obserwujący siebie jakby z góry, ja opisuję samego siebie, dla czytelnika, którego w przyszłości poznam i on jakby to będzie mnie. Jezus Maria, stary. No taka konstrukcja, wiesz, jak ten, śmierć kliniczna, że widzisz z góry siebie. Nie? To był taki bardzo fajny mem z Romanem Ilkanderem. Ja sobie coś nie ze trzy przynajmniej zapisuję. Memy? No, Magda ma nic z tego, może to wszystko. Może ma jakieś tajne tam. I myślę, że on na pewno był kreatorem, ale on kiedyś powiedział w ogóle w jednym przedmowie do swoich opowiadań, napisał, że on często pewne rzeczy w młodości jakby prokurował, czy jakby wchodził w pewne sytuacje po to, żeby później się było czym opowiadać, tak jakby szukał hecy. Prowokował i tak jakby doprowadzał coś do takich sytuacji, bo chciał je przeżyć i chciał później powiedzieć, że to się wydarzyło, więc on jakby zawsze do przodu szedł. I mi się wydaje, że on też chciał zobaczyć siebie jako, on w młodości, w latach 30. Bardzo dużo czytał. Wszystkie dzienniki Prusta, Celina i masę innych, dużo literatury francuskiej, też czytał dużo literatury epistolarnej i dialektyki. I mi się wydaje, że on po prostu chciał tak mimetycznie też się sprawdzić w tej formie. Dziennik to jest taka najtrudniejsza forma takiego strumienia świadomości autorskiego, mi się wydaje. On chciał siebie sprawdzić w tym. Natomiast no, to jest chyba dozwolone, bo to jest jakaś tam, to nie jest dziennik, taki dziennik, dzienniczek, złote myśli, że zapisuje się tam, ile się było pasta do zębów, prawda, zębów, co dokładnie tam się działo. To była jakaś forma literacka na pewno, ale moim zdaniem on jakby tak patrzył na rzeczywistość, w sensie w taki literacki sposób. On nawet jak rozmawiał z ludźmi, to jak u Moliera po prostu mówił prozą. A ja się mam pytanie, przecież Adam, że przejmuje prowadzenie, ale to nieprawda. Tylko mamy to takie pytanie, bo ty się znasz na Tyrmanie najlepiej, z nas wszystkich tutaj przynajmniej. Czy Tyrman był taki, jakim siebie przedstawia w tym dzienniku? Nie. No właśnie. Znaczy no, on dla siebie był, ale no. Ale ludzie, którzy go znali, potem mówią, że on takim był? Na pewno w dzienniku jest zawsze bardziej mądrzejszy i zawsze bardziej w punkt niż naprawdę. To straszna ulga. Jakby tekst zawsze lepiej przyjmuje puenty. W rzeczywistości nie zawsze się ma takie tempo. Więc a w tekście zawsze można coś uciąć i jest dokładnie, prawda? Więc natomiast był człowiekiem i tak diabłem inteligentnym.
Czyli ja poznałem zapiski faceta, którego w obozie poznał. I pierwsze zdanie. Facet po prostu nie do podrobienia, tak inteligentny i tak elokwentny, że po prostu jakby się z choinki urwał. W obozie gdzieś tam pod Oslo. Więc coś było na rzeczy z tym tematem. Natomiast on zawsze miał poczucie, miał patrzenie na siebie, że tak powiem, większe. I był takim jak powiedziałeś, bucem czy ciulem? Bucem? Czasami. Ale to jakaś tego część jego charakteru, bo ludzie zasadniczo go, niektórzy go wręcz uwielbiali, natomiast no miał taką wewnętrzną potrzebę bycia ważnym. Chciał, żeby to, co robi, to, co mówi, miało znaczenie. Przecież on jeszcze w latach 1953 roku pisał notatki sam do siebie, jakieś takie filozoficzne przemyślenia o świecie, takie chciał taki wstrzelić się cytatem, który po prostu kiedyś komuś, który będzie miał nad drzwiami powieszony, nad biurkiem. Po prostu sam dla siebie to robił, sam dla siebie to pisał. Ale to były cytaty? Nie wiem, takie przerobiona metodologia nauk, filozofii i coś tam z Edmunda Burka, coś tam o obywatelstwie i wydaje mi się, że on trochę przerabiał to, co przeczytał w młodości, jak większość z nas. Wcześniej czegoś tam naczyta, nasłucha i później już tylko wsadza kasetę w samochodzie i słucha tego, co było, więc on chyba też tak trochę miał, że odgrywał to, czego kiedyś się nasłuchał i chyba chciał dorównać tym wielkim. Chciał być pisarzem po prostu. Dobrze, a w kwestii puent i w kwestii ucinania, to dlaczego dziennik się kończy tak, jak się kończy? I czym się kończy? No z tego, co rozmawiałem z Darkiem Pachockim, to dziennik się jakby nie kończy tak, jak się kończy. To znaczy, prawda? Tyrmand dużo wcześniej, bo dziennik Tyrmanda się kończy niby tak, że on pisze, że on nagle pisał umowę na książkę, muszę przerwać pisanie dziennika, wybaczcie, drodzy czytelnicy, kajam się, ale muszę tam pogalopować w stronę prairie do Teksasu i zacząć pisać powieść o szeryfie, superbohaterze. No w rzeczywistości on trochę już wcześniej chyba wiedział o tym, że tą książkę będzie pisał. I jestem trochę kreacji, ale znów pytanie, czy my wszędzie przy każdej książce dziwimy tak mocno czworo, sprawdzamy dokładnie kto, skąd, gdzie, czy to się prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, czy nie wiem, film, który widzieliśmy, to była edycja ostateczna montażu, czy przed ostateczną wersją montażu, czy ten utwór to był po postprodukcji, czy przed, czy to nie było coś dograne już potem. Myślę, że żyjemy w takiej rzeczywistości, w której jest wiele dogranych ścieżek w różnych miejscach. Jakbyśmy się dowiedzieli, gdzie one są, to byśmy na przykład się obrzydło słuchanie i czytanie czegokolwiek. Musisz się napić wody, bo dryfujesz w stronę filozofii. Naprawdę. Znaczy to w stronę takiego pastora. Teraz. No, spadł mi kiedyś Karl Popper na głowę. A tak naprawdę? Realizm krytyczny. Dobrze. Sądzisz, że gdyby nie zły, to dziennik miałby ile objętości? Ile to? Myślę, że by czy by mu się zgodziło? Nie, myślę, że by pisał cały czas. Jeśli by nie było odwilży, jeśli by nie miał takich kontaktów, przecież Tyrmand mieszkał 150 metrów od wydawnictwa, w którym wydał książkę, więc on tam pewnie codziennie chodził i tam walił do drzwi. Ale gdyby nie miał jakby tej oferty, to myślisz, że byłoby tak jak z dziennikami Mrożka? Pisałby to na pewno, tylko no wiesz, to było takie wydarzenie, to był taki moment historyczny, że i Herbert przecież wydał Stronę Światła, i Chłasko pisał, i Przyzdziecki pisał, nawet Warzyk nagle tam niby się przekręcił i zaczął pisać na drugą stronę, w sensie ponownie dorosły. I jakby nie było takiego momentu historycznego, jaki był, to myślę, że ten dziennik pisał przez cały rok. Tylko, że nikt by mu nie wydał i nie byłby tym zainteresowany, jakby nie napisał złego. Tak. No właśnie. A był w ogóle temat kiedyś powrotu do dziennika? Moim zdaniem temat ten dziennik pisał przez wiele lat. Jak sobie poskładałem wszystkie utwory Tyrmanda, jakie są, to jest niemalże kronika jego życia aż do roku 70. Do momentu, kiedy Tyrmand się rozlicza z Polską, ze swoją historią z Polski, ze swoim dzieciństwem, młodością, wiekiem średnim, bataliami z komunizmem. I on to robi na raty w różnych miejscach. Generalnie pod koniec lat 60. jego drogi z kulturą, czy tym pismem emigracyjnym w Paryżu się rozstają. Tyrmand niby dostanie obywatelstwo amerykańskie i wyda w formie książkowej Zapiski Dyletanta, czyli jakby ciągają się dziennika człowieka, który przypłynął do Ameryki i podróżuje po Ameryce i zapisuje swój dziennik.
On to wydał i przestał pisać dzienniki i został publicystą już potem. Więc jakby we fragmentach, jak się poskłada różne utwory Tyrmanda, to nie było reportażu, który by mi dwóch akapitów nie poświęcił sobie wygrał. Wszędzie miał po prostu fragmenty o swoim życiu, kółko. Więc on jakby taki dziennik pisał cały czas. Porachunki osobiste Tyrmanda, fryzury Krzysztofa Rakowskiego, nawet życie towarzyskie uczuciowe, to wszystko to jest jakby kronika życia Tyrmanda. Cały czas pisał o sobie, o swoich bataliach, o tym, jakie życie jego jest ważne. Jak ważne jest to, że on walczy z tym kształtem świata, jaki jest. A potem wyjechał do Ameryki i zaczął walczyć Amerykę. Megaloman. To może zastąpić te brzydkie słowa, których używaliśmy. No. Magellan, megaloman. Trochę Gombrowicza, nie? Powiedziałem ja, wtorek, ja się boję. No, ale myślę, że Gombrowicza to by chciał. Ty miał 8 rano, ja 9 rano. 8.30 też. Tak jak było w tej komedii, kiedyś był ten Asterix i Obelix, jak Cezar był Alan, przez Alana Delonga. I mówił, aby Cezar, a Cezar mówi, aby ja. Więc trochę chyba z tym razem tak było. Nie? W ogóle to jest ciekawe, gdy się czyta o tamtych czasach, o tamtych ludziach, to się wszystko tak przenika, nie? Tu Komeda, tu Tyrman, tu Chłasko, tu Osiecka. Zresztą Osiecka pytająca Tyrmanda, radząca się, czy ma się spotykać z Markiem Chłaską. To też takie fajne... Komeda, fajne, który był świadkiem na ślubie Osieckiej, ale nie z Chłaską. Tak, bo nie, oni byli narzeczeństwem tylko, nie? Ale nie brali ślubu wspólnie, Komeda i ten, nie. I Chłaską? Komeda był Trzaskowski, ale to w Krakowie. No. Ale Komeda był świadkiem na ślubie Osieckiej i Frykowskiego. Aha. Co potem Osiecka już nie była z Chłaską, a Frykowski chciał być jak Chłasko, więc chodził w kożuchu po Chłasce, który Chłasko zostawił w tym dworku, co należało do Osiecki. Ale słuchajcie, Osiecka była w Chłasce tak zakochana chyba. Przynajmniej tak wynika z tej biografii, że ona dla niego do pewnego momentu zrobiła wszystko i pojechała za nim wszędzie. Ale wiele z tych uszukam, to tam było tak inspirowane ten film Felixa Falka Igor, co Pieczyński gra dziennikarza, który chce napisać tekst o... Tak naprawdę chodzi o Chłaskę. To jest film z 1985 roku Igor Felixa Falka i tam właśnie jest dziennikarz, który próbuje napisać tekst o Marku Chłasko. I tam Chłasce. I tam właśnie spotyka Osiecką, czy nie Osiecką, bo to nazwiska są pozmieniane i właśnie on tam ubiera kożuch po tym pisarzu. Możliwe. Jego okulary nosi, chce mieć jego skórę, chce być nim. No ale wiesz co, to są po prostu ludzie, którzy brali życie chyba trochę bardziej za... Dążyli do czegoś po prostu, byli troszkę może ważniejsi niż inni i troszkę może bardziej im się wychodziło. Skoro jesteśmy przy filmach, to Magda ma do ciebie jedno pytanie i ja mam do ciebie drugie pytanie. Proszę pana Marcela, dlaczego nie ma filmu na podstawie złego w Polsce? To ja od razu zadam drugie pytanie, bo czuję, że one się mogą skanibalizować. Jak bardzo podobał ci się film Panta? Dlaczego nie ma złego? Bo nie ma tego złego. Przez lata to było jakby niemożliwe, bo autora nie było w Polsce i nic nie miał lobby, który by tworzył na rzecz swojej produkcji. Nie było ludzi, którzy byliby mu przychylni, żeby takie pieniądze na to wydać. Był pomysł na złego, Hoffman miał reżyserować, ale Alexander Ford to kręcił, bo sam chciał kręcić film o tym. A Ford miał gotowy scenariusz, oni wtedy znali wszystkie w Warszawie zaułki, znali tych wszystkich gangsterów z Warszawy. A to? Tak, tak. I nawet był jeden facet właśnie, który miał zagrać w tym filmie, prawdziwy gangster. No ale tam sprawa upadła, a temat, jak wiemy, miał troszkę nie po drodze, więc no, sam fakt, że nawet przecież oni nakręcili film na podstawie jego innej książki, naprawdę wczoraj, na podstawie 7 Wielkich Rejsów, po 3 tygodniach ten film był zdjęty z kin. Nie, bo był słaby, tylko był Tyrmanda, na podstawie jego scenariusza. I film trafił na półkę na 30 lat. Potem w latach 80. Przyjechał facet do Stanów, Witold Dobrzechowski, miał scenariusz tego filmu, no ale znów się okazało, że czegoś tam nie można zrobić. Potem w latach 90. ktoś próbował. Mi się wydaje, że nie było dobrej, po prostu dobrej fali do tego, bo nie było wiadomo, kto ma prawa. Jakoś tak, to był bardziej taki pomysł fanów, niż coś takiego, co każdy zna. To nie była taka lektura jak lalka, że każdy to czytał. To była raczej taka ciekawostka. Bo lalkę nam kazali, ale to jest genialna lektura. No właśnie. Ale kto by przeczytał lalkę, jakby nie kazali? Ja wiesz. Ja też, bo to bardzo fajna książka. Może 15 razy, ale 2 razy czytałem.
Więc, a później no, wziął się do tak Ksawery Żuławski i pracował parę lat nad produkcją tego filmu, na scenariusza, robił castingi osobiście do tego filmu. Ja pamiętam, że nie poznałem, czy bardziej ja poznałem Ksawerego niż on, nie, w sensie takim, że to ja się chciałem dowiedzieć czegoś od niego jakby jako fan 10 lat temu w Krakowie. Ja mi mówił, że kręci, że przygotowują ten film. Mówię, wiesz Ksawery, bo Janusz Morgenstern by kiedyś powiedział, że to już się nie da zrobić kręcić, bo to już nie ma tych scenerii nie ma. On a Ksawery powiedział, no już nie ma, ale teraz mamy efekty specjalne. Spotkałem Ksawerego 3 lata później na Transatlantyku w Poznaniu, on mówi, że on ciągle robi casting. Że sam robi casting, bo żaden aktor już nie mówi po warszawsku, jak kiedyś. I on po prostu tych aktorów sprawdza, że sam scenariusz napisał do tego filmu. I ani słowa nie było nigdzie o tym, że Ksawery mi kręci. On mówi, że ja ten film mogłem już pidziary zrobić, jakbym chciał. Ale on ten film chciał zrobić po prostu fresk. I potem przyszedł rok 2015 i nagle widzę na wiosnę jest artykuł, wywiad z Ksawerem Żuławskim, że ruszają zdjęcia do Złego, na wiosnę to było. Ja mówię, wow, nareszcie w ogóle super, po prostu tam Olimpia Szubar miała jakieś świecące tatuaże na rękach, taki Sin City. Jak to Sin City połączone z Alfa Bill, no po prostu wszystko. I nagle słyszę, że film uwalono i nie będzie filmu. Okazało się, że z tego co ja wiem, chodziło przede wszystkim o prawa autorskie. Metro nie lubi po prostu Sin City. To też się lubi to. Metro lubi dużo. To znaczy, to też, ale bo zdaniem jakby Stoch Kobieców praw temat był klasycystą, a nie chcieli bardziej takie klasyczne kino. Ale bardziej chodziło o to, że temat zmarł za granicą w latach 80. Zero kontaktu z Polską, zero rodziny w Polsce. Minęły lata i się okazało, że nie wiadomo, kto ma prawo do czego. Że ludzie sobie wydają na lewym prawo te książki. Ktoś niby to trzyma w ręku, ale jednak tam pieniędzy z tego nie ma. Ktoś tam coś komuś przekazał. I ta rodzina przyjechała i się okazało, że jakiś facet, który jest jakby ideologicznie zupełnie inny od nich, kolorowy, kontrowersyjny, liberalny, kręci jeszcze taki zwariowany film, się okazało, że nie do końca są do tego prawa, nikt ich nie spytał. I po prostu, no ja nie wiem, czy to jakby czyjeś wina, raczej wina historii, że tak wyszło. Ale słuchaj, prawa wygasają po 50 latach, tak? Czy po 70? Ale, po 70, tak? No, także tak. No, tam podobno chodziły jakieś sprawy personalne, nie wiem. Natomiast strasznie szkoda, bo ten film to jest gotowy po prostu... Film. Gotowy film, no. Przecież jak Bolesław Kożera skręcił, to brali z dziennika gotowe opisy ubrań, wszystkiego. I tam Marcin Dorociński przecież gra. I ja bym go widział w ogóle jako złego. Ja nie wiem, czemu w ogóle nie wiem, jak złego w tym filmie. Może nie mówi po warsztacie. No to by tam go zabiegowali. A pan te? Pan z Państwa widział ten film? A dobrze. No, film jest chudząco podobny do książki, bo fabuła filmu to jest historia pana T, tak się nazywa, który mieszka w jakimś domu pracy twórczej w Warszawie. Udziela korepetycji jakiejś maturzystce. Nie tylko udziela korepetycji. Z różnych po prostu nauk się korepetują. Mają romans. Nasz bohater jest oprócz tego pisarzem, który jest w jakimś związku pracy twórczej. Na uboczu ludzie mówią o nim, że jest jakimś prowokatorem, noszącym się tak elegancko, ale trzymającym się z boku. Tam różni ludzie go namawiają, żeby coś pisał jednak na władz, żeby się dał nagiąć. No w dużym skrócie historia, tam jest też pisanie dziennika jakiegoś do szuflady w międzyczasie i film się kończy tak, że nasz bohater dostaje zaproszenie do wydawnictwa Nowy Czytelnik. Z ulubą na wydawnictwie Czytelnik. Nasz bohater idzie do wydawnictwa Nowy Czytelnik w Warszawie na Starówce. Dostaje propozycję napisania książki o jakimś superbohaterze i z takich gry słów wychodzi, że nazwie książka zostanie zatytułowana Dobry. I to jest według autorów filmu przypadek. Oni powiedzieli, że pan ten tytuł się wziął od pana Tadeusza. Pana Tadeusza, a może od pana talentu, pana talenta. I że w ogóle T to jest ulubiona litera tam reżysera czy kogoś. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I no, historia zaczęła szerokie koło, więc jakby sprawa poszła, rozwija się od prawników, ale dziwniejsze jest to, co się wydarzyło w tak zwanej przestrzeni publicznej. To znaczy film miał premierę w Gdyni w zeszłym roku. Tomasz Raczek, nagrywa te swoje vlogi, zwłaszcza na festiwalach na żywo je nagrywał dzień po projekcji.
I on powiedział, że to jest po prostu temat, że zerżnięty brutalnie. Zerżali książkę, przełożyli na jej jakoś tam po swojemu przetransponowanie, by to nie nazwać. Dzień potem reżyser zwołał konferencję, na której oskarżył Raczka, bo że go oskarżał słusznie. Cała ekipa filmowa stanęła jakby w obronie za reżyserem. Nie słyszeli o Dermandzie przecież. Że w ogóle to jest właśnie kneblowanie ust artystom przez te władze w Polsce, a że Dermand, młody Dermand tam z PiS-em miał coś wspólnego. To jest właśnie przykład na to, że artyści w Polsce są właśnie niszczeni przez partie jakby odgórnie, że oni się będą właśnie bronić. Jakby z siebie zrobili winnych. Ofiary. Ofiary. No i sprawa się skończyła tak, że film leciał w kinach. Był jeden reportaż, w którym przytaczano różne głosy, ja tam też się wypowiadałem, na temat podobieństw z książką. Twórcy cały czas się zabierali, że to nie ma nic, dosłownie nic wspólnego z książką. Ja nie mówię, że mają powiedzieć, że to była inspiracja, czy plagiat, czy cokolwiek, czy adaptacja, ale że to nie ma nic wspólnego z książką. Że tam są, ten bohater to zrobi dobrze Mrożek, to Tyrman, Konwicki i każdy inny tak naprawdę. I chodzi o to, że jakby wszyscy to wiedzieli, ten film leciał w kina i naprawdę najwięksi polscy recenzenci oprócz Raczka chwalili ten film, opowiadali o tym filmie. W programach był tych, które wszyscy znamy, opowiadano było o tym filmie. Film był, dostał Złotą Żabę na Kamerlingu, był nominowany chyba na Oru. I nikt nie powiedział, hej, ale coś tutaj jest nie tak. No bo kto będzie się kłócił o jakiegoś pisarza, który od 30 lat nie żyje, który był jakimś pieprzonym konserwatystą w Ameryce. Przecież możemy dać napis, ten film pochodzi z legalnego źródła. Przecież chodzi o polską sztukę, prawda? Jak ja był aktorem, który 3 lata pracował nad filmem, to bym nie powiedział potem czegoś, co by pogrążyło mojego producenta. I dlatego, musiał zapłacić karę. I dlatego Paweł Wilczak, który jedzie w Onet rano z Jarosławem Kuźniarem w grudniu zeszłego roku w programie, Kuźniar się go pyta, czy to jest film o panu Dermandzie. Mówi, że nie jest film o Dermandzie. Ja nie wiem, co on myślał w tym domu. Może sądzi, że mówi prawdę. Ale słuchaj, ale oni po prostu tak kazali mówić. Producent powiedział, no tak. Ludzie, musicie tak mówić. No tak, i jakby dzisiaj, ale kina się zamknęło. Producenci tam każdy pomoc bankrutowała. Ale można zobaczyć na VOD chyba za 11 zł. I wiesz, no i jakby tyle. No, jakby ktoś się będzie, jak ja bym teraz zaczął o tym publicznie opowiadać, się kłócić, to by wyszło, że sobie jakiś pieniacz, przecież to nie tego moja sprawa. Ja nie mam z tego nic. Teraz ten wyszłoby na to, że trzymasz mecz, a to tak. Na opcjach. Tak. Kupuję się z nim, ale nie trzymam. W tym wypadku uważam, że ma rację. Bo po prostu ktoś nie zapłaci licencji do użycia autora. No tak, a skoro już przy tym jesteśmy, to ja rozmawiałem z jednym z aktorów grających w tym filmie. Wiecie kto, ale nie mówimy tego publicznie, że tam się rozbiła kwestia o milion, nie wiem w jakiej walucie, którą chciał wymienić. Milów. No to nie tak. To było pół milion. Nie. Chodzi o to, że kiedy będzie spytał, czy to prawda, że kręcę film związany z książką jego ojca, to powiedzieli, że nie, ale jeśli kiedykolwiek będziemy robili, to tak tylko się do pana dozwiemy. Ja bym się wkurzył. Podobno tak było. Nie wiem, na czym to stanęło. Może producenci się dogadali. Jest cisza, że film leci gdzieś tam. VOD za 11 zł. Tak, gdzieś tam na Kanal Plus, czy gdzieś tam na VOD. Nie, to jest chyba, nawet nie wiem, gdzie to było, ale wiem, że to jest MSN. Po prostu, kurczę, mamy rok Tyrmanda w Polsce, nie? Film związany z Tyrmandem, jakby połączyć siły, jak po prostu super bohaterowie, to byłoby ekstra. Ej, ale jesteśmy w Polsce. Szkoda by, po prostu szkoda. Polecamy Państwu w każdym razie ten film, szczególnie ta ostatnia scena, o której już Marcel powiedział. Zresztą cały ten, to jak się Wilczak tam ubiera, no to no nie można, jak Państwo zobaczą ten film i powiecie, że to nie jest o Tyrmandzie, no to... Ale nie wiem, czy jak powie, że to jest o Tyrmandzie, czy to się nie pozwie. Ja nie wiem. Pozdrawiamy, prawda? Wszyscy nie wiem, czy można tak coś powiedzieć, nie wiem. Tak mi się wydaje. Drodzy Państwo, czy macie jakieś pytania do Magdy i do Marcela? Albo do Adama. Nie mam pytania do Magdy. Co teraz piszę? Tak, takie słowa mi się cisną. Ja odpowiem za Magdę. Nigdy nie opowiadam o czymś, o czym piszę, dopóki tego nie skończę. Nie, opowiadam właśnie. To potem źle na to chodzę. Ale już 3 lata zbieram materiał, albo 2, już czas koniec. Krótko mówiąc o dzieciństwie wojennym.
Czyli będzie to taki cykl reportaży jak w 45. I będzie dotyczył dzieciństwa ludzi, którzy przeżyli wojnę. I rozmawiam ze świadkami, którzy już nie żyją, jak moja babcia na przykład, ale i tym razem to nie będzie tylko Polska, ale będzie światowo. Bo właśnie byłam w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałam z Japończykami, którzy byli internowani w obozach, byłam w Kazachstanie, rozmawiałam z ludźmi, którzy się urodzili w łagrach, w kraju Basków byłam, rozmawiałam z ludźmi, którzy zostali wywiezieni z kraju Basków, jak była wprawdzie wojna cywilna, hiszpańska, ale wrócili dopiero po 20 latach, bo potem wybuchła II wojna światowa, potem Stalin nie chciał ich wypuścić, więc różne losy. No oczywiście no, też dużo losów polskich. A ile tych pomysłów padać? Bo ja pamiętam, że w tej książce 45 tam w wstępie właśnie piszesz o twojej babci. Wiesz co? O babci mojej piszę tam tylko tak, taki wstępik, a potem jak pomysł miałam, tak trochę z wydawnictwem się dogadaliśmy, to nie był tego mój pomysł. Taki wyjątkowy, żeby zrobić to dzieciństwo wojenne, no to pomyślałam sobie, moja, najpierw pomyślałam sobie, że dzieciństwo to jest do 18 roku życia, bo tak jest nawet przez UNICEF uznawane. I potem sobie zobaczyłam, że moja babcia w 45 miała 19 lat, czyli trochę tego dzieciństwa w wojnę łyknęła, to nie mogło być tylko dzieci, no ale bardzo interesujące jest dojrzewanie, przemiana dziewczyny w nastolatkę, w kobietę. Moja babcia wyjechała do obozu pracy jako 13-latka, a wróciła z mężem i z dzieckiem, więc właściwie nie zdążyła być nastolatką w ogóle. I to jest ciekawe, nie wiem, czy umiem to napisać, ale... Marcelko, ty jesteś taki teraz tutaj, widzę, zaczepny. Ura, ura, król pod ura. Idziesz to solo? Tak, pyta solo tam za, po lekcjach w Rysku. U nas się mówi ura, ura, ksiądz wichura. Wróćmy do literatury. To te różnice. Może powiedz Państwu. Tu jest pytanie. O, dobrze. Ja zadam pytanie, ponieważ mam wrażenie, że Tyrman był bardzo obecny na przełomie lat 80. i 90. Dzisiaj ktoś mi nie oddał mojej ocenzurowanej wersji dziennika 1954, a potem mam wrażenie, że była cisza. On nie istniał. Już na przykład połowa lat 90. polonistyka, nawet przy literaturze współczesnej nie pojawiło się jego nazwisko. Co powoduje, że nagle ten pisarz wraca? Jest rok Leopolda Tyrmanda. Czy to była decyzja, że to jest Tyrmanda? Decyzja była jakiejś tam komisji kultury, która ktoś tam wpadł na pomysł, na wniosek, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że trochę taki jak historyzm zaważył w latach 90. o tym. W sensie, że było tyle tematów do opisania na świat tak galopował, że chyba wydaje mi się, że Tyrman był troszkę jakby nie w tą stronę, jakby to był temat, tak mi się wydaje. Ja słyszałem takie opinie w ogóle właśnie w tak zwanej Warszawie kiedyś o tamtych czasach, ale nie wiem, czy tak było. Też mi się wydaje, że po prostu nowe pokolenie musiało tego Tyrmanda łyknąć, żeby się jakby na nowo go odkryć. Bo w latach 90. to były historie ludzi, którzy go czytali albo w swojej młodości, albo którzy go znali, a to pokolenie cyfrowe jakby, tak mi się wydaje, tego Tyrmanda po prostu na nowo sobie skolonizowało, ale mogę się mylić. A kiedy się zaczęła Pana fascynacja? A kiedy Pana fascynacja Tyrmandem się zaczęła? Czy też na straganie? 15 lat temu dostałem książkę od profesora. To jest właśnie ciekawe, że tego nie było w kanonie lektury, ja też nie miałem na studiach. W niektórych szkołach czy na uczelniach ktoś tam dał Tyrmanda. I u mnie właśnie pewien profesor, w ogóle specjalista w Ingardena, To jest rok. Tak, rok Ingardena i od Lema. Przyszły rok? Tak. Powiedział mi, wie pan, bo była jakaś taka książka. Wszyscy to czytali, ja też to czytałem. I teraz tak zwana recepcja powieści. Po tam 50 czy iluś latach, to było w 2006 czy 2007 roku, jak to dostałem. I właśnie powieść nazywała się Zły, pan to przeczyta. I ja pamiętam. Co ty studiowałeś? To jest tyle. I 15 lat. I ja mówię zły. Ja myślałem, że to będzie tą gazetę wybrana. Co nie dałem, naprawdę. I wypożyczyłem tego złego rewersji, wypisałem papierowy w bibliotece uniwersyteckiej w Toruniu. I to wyglądało jak po prostu jak pelikan żarłem dla dni. Potem mnie wyrzucili ze studiów 3 razy. I wróciłem na uczelnię w 2015 roku dopiero. Obroniłem się. Napisał o wizerunkach Tyrmanda, że nie wiadomo, kim on był w sumie. I ten profesor wziął go na recenzenta, na mnie dotruje, mówi, że teraz to już za późno.
Zobaczymy. Nie no i jakby tak się zaczęło, że pisząc, no, po prostu pisałem licencję, tak jakby, bo musiałem wrócić na studia już po reformie. I po prostu pisałem licencję trochę jak reportaż, że stwierdziłem, że po prostu użyję wszystkich narzędzi, jakie mam. Żeby to dać, żeby tą pracę napisać lepiej, jak potrafi. I po prostu się w to wkręciłem, ale wydaje mi się, że ja się złapałem na Tyrmanda, tak jak wielu ludzi w wieku, usyłku wieku formatywnego. Że Tyrmand jest takim role model czasami dla kogoś, że to jest taka postać, taka ciekawa postać, taka ikoniczna postać, idealna do zbadania losu ludzkiego na przykładzie tej postaci, bo i historia wojenna, i niepodległość, i jakieś szpiedzy. Tyle dziewczyn. I kobiety, i muzyka, i prawda, emigracja. Że taka, samochody. Samochody, prawda, Warcaby, Kometka. Dużo, dużo fajnych przygód i po prostu się złapałem do tego Tyrmanda. Tak jak wiele osób czyta Tyrmanda, dziennik i mówią po prostu. Ja? Więc to u mnie chyba się było, tak się zaczęło. I ja trochę chyba taki po prostu, i mało tego, ja wiem, że ja nie byłem żadnym wybitnym reporterzystą ani dziennikarzem, jak się to brałem, ja byłem tylko dziennikarzem po prostu z lokalnego radia i z internetu. Tylko, że napisałem do wydawcy, że właśnie interesuje mnie Tyrmand i wysłałem do moją pracę. Ale napisali, że to ciekawsza praca Tyrmandzie, jaką czytali. I jedyna, jaką kiedyś ktoś mi przysłał. Ja tak się cieszyłem, sobie wiesz, że nie dziwię. Dobra. I później jak przebijam, skróluję, tam jedyne, jak dostaliśmy. Ja mówię, kurczę, ale może tak jest ze wszystkim. Nie? No, to nie mówię o jakiejś pochwale hipokryzji, no ale no... ja później siedziałem z takim właśnie z profesorem Lewandowskim i mówię, kurczę, wie pan, bo mam 31 lat. Rzucam się na biografię pisarza, o której Inga Iwasiów pisała książki, ktoś tam pisał książki. Kim ja, kurde, jestem, że to nagle będę biografistą? On mówi, wie pan co, ja kiedyś pojechałem do Londynu, jak o Mackiewiczu pisałem książkę. Też byłem studentem, wszyscy mówili, że tam nie jechał, bo tam nic nie ma, to jest lat 80. Archiwa, nie ma kwerendy, po prostu burdę na kółkach, nic pan tam nie znajdziesz. I mówi, właśnie oni nie pojechali, a ja pojechałem. I tam spałem na podłodze u kogoś, jakiejś tam fundacji. Jak taki dziennikarz po prostu pojechał gdzieś tam w las, komuś tam coś tam dał, żeby go wpuścili. Tam faktycznie stęta papierów po prostu i mówię, wie pan co? Pierwsze z brzegu to było do czegoś. Po prostu ja tam poszedłem i przypadek? Nie sądzę. I ja miałem takie przypadki i ja sobie zdaję naprawdę sprawę, bez żadnego tutaj gadzenia, tylko znam swoje miejsce w szeregu literackie. I jakby ja wiem, powiedzmy, na jakim poziomie mam warsztat czy umiejętności, lata pracy przede mną, żeby osiągnąć jakiś poziom, może kiedyś, z którego będę zadowolony. Ale z drugiej strony, kurczę, wiem, co mi wpadło w ręce i co mi z tych rąk wypadło. I tam drzwi były otwarte dla wszystkich. Po prostu tak wyjdzie, że ktoś się zajmie jedną rzeczą, ktoś się zajmie drugą rzeczą. Ktoś będzie chodził z jakimś tematem, albo ten będzie chodził za nim. I na przykład właśnie Darek Pachowski, no, jesteśmy kolegami, to jest profesor. Ja jak z nim rozmawiam, to ten przykład schylam, bo on po prostu ma taką wiedzę, tak naprawdę ja każde zdanie, jak wypowiadam, to ja wiem, że on po prostu tam znalazł pięć błędów w tym, co powiedziałem. Ale na polu Tyrmanda jesteśmy jakby partnerami, bo on robi swoje, robi swoje. Ja to on siedzi rok i tam dłubię w tej grafologii czymś tam. Ja bym po prostu już tam dawno całe opakowanie po prostu klimy sobie wypił. Bo bym nie wytrzymał z taką pracą żmudną. Ja muszę teraz pojechać coś zrobić. A on robi to. Ja w życiu tego nie zrobię. A z drugiej strony ja pojechałem gdzieś tam, właśnie spałem gdzieś tam w Kalifornii na podłodze, tam kogoś gdzieś tam jechałem na stopa, bo inaczej bym tam się nie dostał, więc wkręciłem się w ten temat i zrobiłem jakby Tyrmanda, ulubiłem takiego, jakiego potrafiłem i to jest subiektywny Tyrmand. To nie jest mój Tyrmand, którego czytam na barykadach za Stratą Solidarności. To jest Tyrmand, którego dostałem do ręki i nie wiedziałem, kim on jest. No więc... Ja on faktycznie jest ten, jaki mówiłeś. Marcelo, jeżeli myślisz, że pytania od Państwa uchwalą Cię przez pytanie, które chciałem Ci zadać, może pochwal się przed Państwem, przed milionami telewizorów. Na całym świecie. Na całym świecie, przed telewizorami. No to czyją biografię teraz pracujesz? Nie mogę. A dlaczego? No to, bo co? Bo sobie przyjechały do żonu. Ale ja cię pomijam. Przyjechały sobie z Torunia do żonu. Nie powiem im. Ale masz umowę tajną? Nie, się jej popisałem. No, ale mogę powiedzieć, co, na czym teraz pracuję. Też wojna. I pokój. I pokój. Taka historia wojenna też. Droga, ludzie uciekają z Kresów. Przed UPO, gdzieś tam ukrywają się w obozach pracy,
w Niemczech i z całym frontem podróżują w tych obozach. I jakby dwójka ludzi na siebie tam wpada i się w sobie zakochują. Natomiast, to jest fabularna książka, tak? Ale oparta na prawdziwej historii, bo znam jakby wnuka. I się okazuje, że w sumie to jest sąsiedni wiosek gdzieś tam na końcu świata. Prawdziwa historia, którą jakbym nie usłyszał, to bym nie uwierzył. Jest w sumie wojenna książka, ale taka myślę, że nie w tym klimacie, wiecie, okładka z Auschwitz i... Dzięki nie, że z Auschwitz, tego tak, nie tak. Nie, żadne tam dziecko z Auschwitz... Piekarz z Dachau. Jest taka książka, Piekarz z Dachau. No nic z tych rzeczy, żadna taka jakaś tam kołysanka nazisty, nie wiem. Nie, po prostu historia wojenna. Taka... Bardzo mnie to cieszy to, co opowiadasz, jednak nie jest to nadal odpowiedź na to. Ale nie może. Ale nie może powiedzieć, ale może opowiedzieć dookoła coś. Gdyby chciał, to by powiedział, że no, to jest on. Ale się boi, że mu ukradniemy temat. No, ja na pewno. Ja zaraz pójdę pisać. Ja do domu piszę. Ale jak Kubica też lubi mówić o takich rzeczach. No dobra, ale to jest on czy ona? Kubica to on. Ona, no przecież na Amazon. Bohaterka twojej książki. Bohater. Ale myślę, że naprawdę... Emilia Plater. Na razie to chyba tylko ja czekam na moją następną książkę, więc jak już wyjdzie, będzie wszyscy... Ale czy ta osoba żyje? Nie. A długo nie żyje? Od Kotumalu. Od kiedy? Czyli kawałek. Od Kotumalu. A jest z branży, że tak powiem, też coś z Firmandem? Bardziej z tej warstwy graficznej. Czekaj. I zaczęli tak, już budować. Ja jestem w tej sytuacji, że ja wiem. Nie mogę go tak pytać, żeby. Dobra. A ja do 11, ale rano jest południe, czy nie wiem, wieczór, jeszcze jest wieczór, tam jest wieczór. Jeszcze. Przepraszamy, drodzy Państwo, że tak długo. Kończymy w takim razie. Nie, może jeszcze Państwo mają pytania. Ja w imieniu tutaj widzów, którzy śledzą transmisję na żywo, jest pytanie właśnie chyba nawiązujące do poprzedniego trochę. Jakie przesłanki musi posiadać dana osoba bądź historia, żeby Pan Marcel zdecydował się napisać o tę książkę? Żebym ja się zdecydował, czy żeby w ogóle ktoś się zdecydował? Od razu wykreślmy stąd odpowiednia kwota na umowie. To zostawiamy, tylko z merytorium. Dla mnie prywatnie muszę się zajerać historią. Bo nie robię czegoś, czym się nie zajaram. Wyjaśniamy, zajarać znaczy zafascynować. Okej, boomer. Nie, no po prostu trzeba się wkręcić w temat tak, żeby pochłonął, żeby szukać każdej drogi dojścia do tematu. Żeby chciało się włazić przez płot i przez okno. Dla mnie tak przynajmniej. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie, bo odnośnie tego, co Pan pisze w tej akurat biografii. Jak z tymi ludźmi, którzy spotykali się, czy spotkali Tyrmanda w obozach wojennych? I jeśli Pan trafiał na ich historię, bądź historię ich potomków, czy oni chętnie o tym mówili? Jak pan do tego dotarł? Skąd pan w ogóle wiedział o tych osobach? Jak to było? Ja myślę, że to są bardzo też takie chwytające za serce historie, momenty. No to często to jest, nie wiem czy przypadek, no po prostu cały czas się szuka, nie? Nie? No, albo się? Ja. Albo się grzebie. Ej, no. To cała Polska ogląda i zagranica. Przesuwanie się z czegoś nazwiska to nie jest takie... A kto grzebał w skrzynce na listy w USA? Nie grzebałam, tylko przeszukiwałam. W skrzynce? Normalnie otworzyła skrzynkę na listy. Nie, była otwarta! Była otwarta? Okay. I wyciągnęła z niej korespondencję. Czyli... No tak, ale nie zaglądałam do korespondencji, tylko przefotografowałam, kto jest adresatem. Potem sobie go wygooglałam i wiem, kto po prostu jest obecnym właścicielem domu. Który stoi na miejscu domu, w którym mieszkał kiedyś komeda. Reporter wszystko. To zmienia te rzeczy. No nie no. Także zgadzam się z kolegą, że właśnie na tym polega robota, że musi temat zajarać. U mnie jeszcze warunkiem jest, że musi nie żyć. Nie temat, tylko osoba, o której miałam napisać. Ale chodzi o to, że za nim znika strefa wpływu? Jakby... Nie, znika konieczność pójścia na kompromis z... Cześć i chwała, tak? Wszystko. Myślę, że to jest po prostu potworne. Pisanie o żywych i przykładem są nasi znajomi, którzy napisali o żywych i potem zawsze to. Ci żywi mieli pretensje. Tak, książkę o Jerzym Brzęczku.
Kasia Kubisiowska. No właśnie, prawda? Kasia Kubisiowska, nasza kochana z Krakowa. Ona właśnie, nie, jakoś tam Pilch się zgodził. Było wszystko ok, tak mi się książka nie spodobała, że ich przyjaźń upadła. Szkoda. Bo myślę, co, bo tak sobie myślałem, bo ja tak o tym chłasce mówiliśmy. I jakby, wydaje mi się, że trochę u twórców bywa tak, że ich śmierć bywa trochę taką klamrą, jak ostatnia strona w książce, że my teraz już wiemy, jak to z nimi było. I teraz się pochylamy i tam dopisujemy coś, albo odkrywamy, metaforyzujemy ich życie, jakby nadajemy jakiś sens temu życiu. A jak autor nie umrze jeszcze, albo gdzieś tam żył, nie wiadomo co robił, to tak nie wiadomo jak to robić. Tak jak powiedziałeś, że ten Tyrmand się skończy, on wyjechał do Ameryki i masz tego swojego Tyrmanda. A Chłasko zmarł, Komeda zmarł. I jakby wiemy, że to się skończyło i teraz możemy to obejrzeć jakby z obu stron i tam co znajdziemy, to znajdziemy. I dlatego tyle książek. A właśnie jak ktoś żył dłużej, albo nie wiadomo co robił, to tak nie wiadomo jak to domknąć. Nie, a mi się jednak wydaje bardziej, że to jest ta kwestia, że muszę pójść do tego człowieka. Owszem, plusem jest to, że pójdę i dowiem się z pierwszej ręki, jeżeli ktoś się zgodzi, pójdę, powiem ci, dobra, chciałbym pisać o panu książkę. Mówię, nie ma sprawy. I to już uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, jak ktoś się w ogóle zgadza. Ale tak, jak się nie zgodzi, to znowu będą problemy, bo nie dopuści. Ale ja opowiem pani o sobie wszystkie najgorsze rzeczy. O Jezu, to jest najgorsze. Ktoś, kto... Ja w ogóle nie wierzę w autobiografię. Adam napisać o swoją autobiografię wkrótce, ale... Popisał. Nie wiem, czy tak, bo naprawdę ktoś to uwierzy. Ale właśnie, jak ktoś pisze autobiografię, to albo pisze o sobie tak dobrze, wiecie, kto pisze o sobie źle? No i nie pisze o sobie źle. Jest parę procent ludzi, którzy piszą o sobie źle, dokupują sobie bardziej niż normalnie, bo myślą, że wtedy już po jej śmierci nikt im nie dokopie. To jest prawda. Więc naprawdę martwy bohater to dobry bohater. A jeszcze jak martwa rodzina jest. Ale ostatnio tak z kimś rozmawiałem i mówię, że no to może poczekamy, aż ktoś umrze. Nie o to mi chodziło. Po prostu tak nic nie możemy zrobić. To jest taka sytuacja bez wyjścia. A ktoś mówi, teraz myślisz jak wydawca. A odnośnie do tego pytania, no to są odległe historie, więc rzadko kiedy ktoś jeszcze żyje. Ale wiem taką historię z ludźmi, którzy ten Tyrmanda znali gdzieś tam na kresach, jak on się ukrywał. I znalazłem w podmętach internetów, czasami są takie strony, które ciągle działają, tam sprzed 20 lat jakieś forum. I tam ktoś opisał, że jego tam dziadek się z Tyrmandem ukrywał. I była zagwiazdkowana, a to nie było 8 gwiazdek, zagwiazdkowany adres. Był jego login, małpa i jakaś tam domena. I ja po prostu, się okazało, że facet był z Kanady, więc ja po prostu dostałem maila na 120 domen, jakie w tym kraju są, jakie znalazłem. I ja się w końcu odpowiedział. Ale to był trochę fart, nie? A z kolei to się, potem się okazało, że znalazłem na YouTubie nagranie kobiety, która opowiada o tym, o czasach wojennych, bo miała nazwisko takie jak człowiek, o którym on mówił. I napisałem do autora tego filmu, on napisał jej wnuk. Się okazało, że to właśnie ona była z tym gościem z Kanady. Więc jako przypadek, że oni o moim internecie dostali ślady, bo nie musieli tego zrobić, prawda? Ale bywali czasami w drugą stronę, to znaczy ktoś opowiedział, że z Tyrmandem to, że się przyjaźnili tam i cudawianki i wszystko pięknie, tak człowiek aż rośnie, tak z nadzieją, że nareszcie ktoś tu opowie, że to jest takie prawdziwe. A potem człowiek zaczyna sprawdzać i się okazuje, że to brzmi dokładnie tak samo jak zeznania pewnego TW w IPN-ie. Pseudonim na przykład Marynarz, który był marynarzem, a tamten był też marynarzem. I nagle się okazuje, że to tak nie do końca było, więc... Taka pokusa, że nareszcie mam historię, ale super pasuje, a potem nagle i teraz napisać czy nie napisać, więc... Nie napisać. Nie napisać, więc no trudne to jest bardzo, nie? A kto z żyjących was bardzo kusi i kusi was do tego stopnia, że czekacie aż... Bo ja tak właśnie mam, że czasami ktoś mówi, pani Magdo, może pani napisze o mnie książkę. Mówię, teraz nie mogę, ale chętnie poczekam. Ale kto z żyjących bez czekania? Nie, z czekania. Tylko poczekaj. To nie mogę, bo będzie bardzo przykro państwu. Teraz to autobiografię. Mam teraz wolne miejsce, szybciutko, szybciutko. Nie, ale okay. Czyje losy, czyja historia was jakoś fascynuje tylko? Nie, no to głupie jest wchodzenie, bo wiemy, to będzie. Ja mam pytanie, czy czekamy. Że będą czyste babcie. Dobra. Uwaga zadaję. To będzie czyste? Czyste babcie. Po śląsku? Babcie? Babcie. Nie, czyste babcie takie. Na przypale albo wcale, tylko że odwrotnie. Czyja historia żyjących osób kusi was na tyle, że chcielibyście napisać o niej książkę? Donald Trump. Ale jeszcze... Ale poczekaj. Ale to jeszcze nie jest ten moment.
No jest parę takich osób. Nazwiska. Nie. Bo teraz jesteśmy na świecie, zaraz ukradną. No kto ci, kto? No ja, kradzieje. No kto? Kradzieje. Ale kto, z kategoria? Stary nie mów. Film, literatura, malarstwo. Ja mogę powiedzieć. Proszę, potem Magda się otworzy. Ktoś z Państwa oglądał Piłkę Nożną 90? Ja nie, Marek Citko. Marek Citko. Ja stałem godzinami na Widzewie po prostu po autograf. To jest Marek Citko. Legia Widzew kiedyś. Legia? To ty jesteś na Legię? Ja Widzewę, on Widzewie. To nie grał Legia, to się nie liczy. Jak Widzew grał Widzew mistrzów kiedyś. Znaczy i bramkę z pół boiska. To ja w Łodzi stałem z długopisem 3 godziny. Przewiduję tylko sprzęt na przykład. I ale jak on czy... mi? Pan, bo też lubi panią, to dwie książki. Ale dlatego mogę powiedzieć. I ja czekałem z tym długopisem, bo ten radio, on przyszedł, dobra, gdzie pan podpisać i mi zamarzło. Ale mógł ci wyrywać? Ale spotkałem go 3 miesiące temu na VIP. No i co podpisał ci? Mamy lepiej, mam zdjęcie na Insta. Ale serio podszedłeś do niego, czy mogę zrobić sobie z panem zdjęcie? No. Jezu, jaki boomer. Na przykład. Ja na Bibi podszedłem do Mójka Staszczyka, żeby zrobić sobie zdjęcie. Serio, robicie takie rzeczy? Kiedy do Czerwokowskiej podszedłem, mówię, Magda, zrobię. Ja do Marka Citko pisałem listy z sanatorium. Pod klepsetą chyba. Jezu. Dobra, Woźniak, Citko nie. A jak widzicie sama, ale ja słyszałam, że jest właścicielem Mempeksu. Że był potem w Łodzi. I to jest temat. Co? Ale dobra. koleżanka że był właśnie Lumpeks. Król Lumpeks. To jest tytuł, czy to no. Tak, że on potem zajął się... Sława na wagę. No się sprzeda. Kto jeszcze mówi Citki? No to takie... Też. Magda, to jest ty. Chodzi mi do głowy. Ja na Piłce Nożnej to nie bardzo. Nie, ale ty masz jakiś smak. Książki są na wagę, to nie powiedzieć jakiegoś baru mlecznego? W obecnej sytuacji nie opłaca się mieć gastronomii. Same głupoty są. No powiedz też jedno nazwisko, że włączasz telewizor, otwierasz gazetę, otwierasz Insta, nie, otwierasz internet i widzisz tego kogoś, mówisz, napisz o tobie. Nie, ja. Zamówisz, ja rozumiem. Nie, to... O fu, nienawidzę polityki, nie chcę być o polityce. No to kto? Polański. A? Wiesz co? Ja już miałam taką propozycję. Miałam taką propozycję, ale uważam, że jestem za cienka na ten temat. No a jak poczekamy? Nie, to nawet jak umrze. To moim zdaniem to musi być kooperacja trojga dziennikarzy. Francuskiego, polskiego i amerykańskiego. Ja bym mogła zrobić... Ja bym mogła zrobić tylko do momentu wyjazdu Polańskiego z Polski. Dobra, to nie, to myślimy nad innym. Marcel teraz by. To Bucic, jest Kubica. Ale już Czarek Gutowski napisał książkę do mojego Marcina. Co ty powiedziałeś, czy to jest Kubica? Zrobiłam kibicę. A ciebie naprawdę Kubica interesuje? To jest kurczę, jedna z trzech osób w tym kraju. Prezes Orlenu, Marcel Woźniak. Ej, to wiem, Gołota. No już nie to jest dobry temat. Tak, że nie ma. Tak, Gołota jest dobrym tematem. To jeszcze było, trzeba poczekać trochę. Ale nie. Jak tam w klubach gdzieś tam... Nie, słuchaj, ale on w ogóle nie jest taki głupi człowiek. Ale on jest chyba trochę już jak tak... On ma żonę prawniczkę. Ale on jest chyba trochę już tak za dużo razy dostał. Każdy bokser... A to nie był jakiś jego tam wywiad rzeka? No było, no błagam cię, pewnie, że milion, ale ja myślałam... To bliżej pasa. No ty z tego myślisz, że o komedii nic wcześniej nie było? Maryna Rodowicz. Nie, ona za bardzo trzyma z telewizją Polską. A państwo Wałkiem byście chcieli książkę? No właśnie. Nie chcą powiedzieć, bo sami będą to ty nie wiesz, od jakiejś biografii do nas skakują. No już powiedziałem, ale nie chcę napisać. Ale to jest tak, że biografie takich zwykłych ludzi, takich, które spotykamy na ulicy, nie wiem, nawet w Żorach, są czasami ciekawsze niż ale oczywiście, że tak. Nie wiem, pamiętasz, polega problem na tym, że trzeba sprzedać też te książki. Niestety, naprawdę, to jest straszne. Ja mam taką tutaj trochę łatwiejszą rzecz, jeśli piszę książki reporterskie, tak jak ten 45, a teraz o dzieciach wojny, że ja szukam absolutnie zwykłych ludzi, którzy mają takie historie, że no to się na przykład teraz pisze, do tej książki pisałam reportaże o ludziach, którzy urodzili się w łagrach albo trafili tam jako niemowlęta. I spotkałam panią w Izraelu, panią Lilię, która jest córką polskich Żydów gdzieś spod Lublina,
którzy byli komunistami, przed wojną zostali wymienieni, była taka akcja wymiany więźniów polskich na więźniów radzieckich, zostali wymienieni i wyjechali do Związku Radzieckiego. Oni byli zwykłymi ludźmi, komunistami, ale niewykształconymi. On skończył Heder, ona nic nie skończyła, ona nie miała pisać, była niepiśmienna. A on został nagle, ojciec tej pani Lili, której jeszcze wtedy na świecie nie było, został najpierw sędzią i sądził, a potem został dyrektorem banku. A potem jak przyszła wielka czystka w 1937, to został oskarżony o nieprawidłowości w banku, które no musiały być, przecież on nie miał nawet liczyć za dobrze. I on został zabity, ona była, wtedy miała 5-miesięczne dziecko i pojechała do Kazachstanu, do łagru została wwieziona. No to jest historia, a takich historii jest mnóstwo. Tylko, że tu jest akurat temat prowadzi i mam nadzieję, że drodzy ludzie, kupcie moją książkę. Mam nadzieję, że się sprzeda książka, albo przynajmniej będzie zainteresowanie. Ale gdybym spotkała kogoś na ulicy, fantastycznego, i bym poszła do wydawnictwa, prawda chłopaki? I bym powiedziała, dzień dobry wydawnictwo. Znam takiego fajnego człowieka, który jest mniej sławny niż Citko, o którym nikt nie wie. Albo świetnym blacharzem. Albo świetnym blacharzem, a jego babcia tam coś tam... Stawia piece. Niestety. To się w gazecie to się teraz nazywa, w prasie nazywa się to klikalność. Czyli muszą się klikać artykuły, wtedy się liczy, że to jest czytane. Tak naprawdę chodzi o reklamę. Jest taka klikalność też się liczy niestety w książkach i trzeba się z tym pogodzić chyba. Albo 8 gwiazdek. Czy to jest też tak chyba z tymi biografami, że no na to się by się, znaczy ja się pewnie mylę, no ale tak mi się wydaje, że tak pada parę zjawisk, czyli z jednej strony te potrzeby rynku, które ciągle szukają nowych nazwisk, które gdzieś tam wbiją na tą topkę i się powoduje w te pieniądze. Z drugiej strony to jest odmrażanie historii, ciągle szukamy nowych rzeczy, patrzymy na historię. Stąd tyle książek, na przykład ja wtedy czytałem Germanopila, świetna książka o Studnickim. Człowieka, którego nie słuchaliśmy na historii, który przed wojną miał zupełnie inne podejście do polityki niż Piłsudski, czy Beck, czy ktokolwiek inny. Świetna postać, Piotrka Zygrubicza, książkę fajną, polecam. I takich książek jest dużo, zupełnie inni, pokazujących w inny sposób na świeżo. Czy tak jak mówisz o tej książce, którą teraz piszesz, to jest świetna sprawa. Słyszałem kiedyś o projekcie, mój promotor kiedyś szukał zeszyty uczniów z czasów wojny, chciał zobaczyć, o czym oni je przepisali. I trudno byłoby to znaleźć. Patrz, a jest 3000 listów w archiwum akt nowych. Może powiedzmy. Panie Macieju. W archiwum akt nowych w Warszawie są schowane kilka tysięcy listów. Po wojnie, w 1945 roku, Ministerstwo tam Edukacji, czy w 1946, dało taki prikaz, żeby wszystkie szkoły kazały dzieciom opisać swoje wspomnienia wojenne. No ale właśnie no widzisz, i jakby czemu dopiero teraz? Nie wiem, czy takie rzeczy były wcześniej, nie? Ale no, szukamy nowych, nowych perspektyw patrzenia na rzeczy. Ostatnio powiem Państwu, że biografie to już teraz dołują, że był boom na biografię, teraz jest na pornografię. Blanka Lipińska, to jest nasza droga. Znaczy uderzam nas wydawnictwo. Próbowałem, nie wiem. Tak? Znaczy, nieważne. Adam. Nie, wstydź się bardzo. Nie. A jaki miałeś pseudonim? Nie, nazwisko. Napisałem to w telewizji literackiej, wydałem książkę Powieść obyczajową. To nie jest erotyk, Powieść obyczajowa. A nie, to musi być... Ale układka jest taka, że jak mam galimińska. 1000 obsesji, polecam. A mogę nie polecać? Może. Ja polecam twoją książkę. To jest świetna książka tutaj, ta Tyrmar, pisarz. To jest tak napisana. No ale już tutaj mamy prywatne rozmowy. Pan się zgłaszał, czy... No, nie, tak. Ja wam dam. Takie miałem, ale to nie jest. Zgasiłam. O, Państwa ma pytanie. Ja jeszcze mam taki niedosyt, jeżeli chodzi o kobiety Tyrmanda. Bo wspomniał Pan o Barbarze Wolf, o drugiej żonie, a była jeszcze pierwsza i trzecia. Mógł Pan coś na temat tych kobiet, tych praców w jego życiu powiedzieć? O pierwszej żonie Tyrmand nigdy nie mówił. Więc jakby miał takiego bohatera, z którym mógł porozmawiać, że to bym go spytał, żeby uzupełnić tą lukę. Wyszli, ożenili się, przepraszam, jak ona miała... Ubrałem. No wiem, że nie jestem... 15 lat polonistki.
Mówiłem, że idę tylko licencję. Pamiętam się na szkole na kursach Tubi. Ona miała 19 lat, poszła na studia na malarstwo. Tyrmand miał 15 lat więcej od niej. Kompletnie się rozmijali, jak sądzę, we wszystkim ze sobą. Zdradzał ją, źle ją traktował. Chyba był zły. Nawet ludzie źle kogoś traktują, tak naprawdę sami o sobie źle myślą. I tylko przewalają to na kogoś, więc on chyba sam był niezadowolony z siebie. Ale zwało to jak zwykle na to facet na kobietę. Ale koniec tego. No i się rozwiedli. Zresztą na festiwalu w Sopocie w 56 ona pojechała w trasę z muzykami, którzy przyjechali do Sopotu, już wsiadła z nimi w busa i wyjechała. A tak niedługo potem poznał panią Basię Hoff, z którą byli ze sobą kilka lat i zawsze się bardzo przyjaźnili, szanowali, nie zdradzili, w sensie jakby swoich ideałów i swoich wartości, zawsze byli przyjaciółmi, dobre i na złe. Pani Basia nigdy złego słowa mu nie powiedziała. Prywatne sprawy ma jakieś tam do niego, ale zawsze mówiłem z wielkim szacunkiem. No i trzecia małżonka, Marię Tyrmand, oni poznali się na początku korespondencyjnie, kiedy Tyrmand już stał się tym złym Tyrmandem w Ameryce, a Maria młodsza od niego połowę napisała do niego list, jeden z tych setek listów, że podoba się jej to, co pisze, że opisuje Amerykę taką, jaką ona ją widzi wtedy. Niedługo potem się spotkali na takim placu na Cooper Square w Nowym Jorku. To był taki plac, gdzie tam młodzież jest spotykana, taka zbuntowana. Tyrmand tam troszkę nie pozwolał. Pierwsze, co zrobił, to jest stara szminkę. Staszka, powiedział, że zbyt wyzywająca. I zabrał ją na kapustę, kiełbasę do takiej dzielnicy, gdzie robotnicy jadali taką kuchnię niemiecką, Yorkville. Rok później byli już małżeństwem. Ślub udzielał im jakiś pijany urzędnik. Rodzina ją wyklęła, bo wyszła za podstarzałego polskiego imigranta na bardzo dobrej rodziny żydowskiej na Brooklynie. Parę lat później wyjechali do Rockford, pośrodku niczego, 100 km na zachód od Chicago. Tam podobno biegł północny się przez no, tam zimę jest 200 stopni mrozu co roku. Byli są małżeństwem przez 14 lat. Kiedy Tyrmand zmarł, osierocił 4-letnie dzieci bliźnięta. Oni wpadli. Mieli nie mieć dzieci z uwagi na różnicę wieku i wpadli ze sobą, jak ty mam 61 lat. Wszyscy mówią zawsze o Matthew, ale jest też Rebeka. To jest bardziej podobna wizualnie do ojca niż syn tak naprawdę. Bardzo taka ciepła osoba, kochana, miła, skromna. Dlatego się jakoś tak naprawdę nie udziela, nie odzywa, ale trochę książce udało mi się tam od niej wyciągnąć. No i kiedy temat zmarł, Mary Ellen zawalił się świat. Miała traumę tak naprawdę po tej śmierci do winną. Żałobę, flashbacki. Przez wiele lat ciągle widziała, jak Tyrmand łapie się za serce i się przewraca na ziemię. Kiedy ja do niej pojechałem parę lat temu, to właśnie powiedziała mi, że musi mi coś powiedzieć. Że właśnie Tyrmand jakby nie jest tylko jej, że Tyrmand też należy do czytelników i ona musi powiedzieć, jak to było z jego śmiercią. Że tak naprawdę Tyrmand trochę na własne życzenie umarł, jak to bywa z tymi ludzi. Że już jak wcześniej miał problemy z sercem, miał wysoki cholesterol, był ciśnieniowcem, ale był taki, że jego to nic nie rusza, ty kobieto tam, ja tu sobie sam poradzę i mieszkam tutaj, mówię, co ja mam robić, prawda? Żona żoną, ale jestem facetem, tak? Straszny dziadu. A ona miała stany lękowe, nie mogła spać, bo ciągle coś się śniło, miała poczucie, że coś jest nie tak z nim. A nie wiem, no, jak człowiek ma takie problemy ze zdrowiem, to może inaczej pachnie, może inaczej oddycha. To pewnie wie matka albo żona, jak spędzi lata z dzieckiem czy z mężem, że takie rzeczy się czuje, nawet ciężko je nazwać. No i jeden lekarz jej powiedział, że może chodzi o pani małżeństwo. Pana powiedziała, że co ty mi tutaj konowano, będziesz mówił, moje małżeństwo jest wspaniałe, bo się zbudowaliśmy dom, jest pięknie, jest beautiful. No i pojechali na wakacje i Tyrmand był synem szewca, a zmarł w domu Rockefellerów, bo dom należał do George'a O'Neilla, który jest z rodziny Rockefellerów, więc od podsumu to do Rockefellera. Tak, tak, więc no taka to... A ona wyszła za mąż? Wyszła drugi raz za mąż, tego męża też pochowała, więc jak ja tak do niej przyjechałem, to ciężko było tak się przebić przez dwa związki, dwie śmierci. I tak zacząć opowiadać, jak to było, więc to też była długa podróż, żeby jakoś to tam się podkładało.
Chciałam tylko zapytać, czy pan widział ten album ze zdjęciami kobiet? Czy on jest u Mary Truman, czy na Stanfordzie? W domu u niej. Dużo kartek? Nie, nie. Było 126. Kilkanaście zdjęć. Nie jest chyba tak widowiskowe, jak ludzie by chcieli też pokazać. No ale oczywiście zawsze dużo z niego trochę trzeba nic nie zrobić. I pewnie to trochę prawda, no ale nie cała prawda. Zależy, czy w jakiej dyskusji to będzie odbyło. Czy o tej bandzie, czy o kobietach. Pewnie jedno i drugie tych prawda. Drodzy Państwo. Jeszcze jest półtorej, ale już jest przed południem, przed chwilą było wieczorem, a teraz już jest. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Magda Grzybałkowska. Dziękuję. Bardzo dobrze. Pani Grzybałkowska, dziękujemy za gościnę. Dziękujemy za to Pani Magdzie, Panu bardzo dobrze. Szmat świata przejechania, które ja mam. Tak, z sobotu. Przyjemność ogromna, dawno nie jechałam pociągiem. Ja jechałam. Bardzo nie miał aż tak daleko, a najbliżej miał. To również w tym kraju. Tym niemniej wszystkim jednakowo silnie dziękujemy i zapraszamy ponownie Państwa. Dziękuję za wygląd. Drodzy Państwo, mam jeszcze taką informację, która jest jednocześnie ciekawostką, bo tak się składa, że jestem szczęśliwym posiadaczem książki Gorzki Smak, Czekolady Lukulu z Leopolda Tyrmanda z autografem i jednocześnie z dedykacją dla swojego zięcia, tak, czyli Ludwika Rudla. Teścia. Teścia. Wziąłem ją ze sobą, ona jest bardzo taka delikatna i krucha, dlatego mi chcesz wybrać na ziemi i chcesz wybrać. Nie, Państwo za to nie. Jeżeli ktoś Państwa chciałby zobaczyć, to ja chętnie tutaj pokażę. To obie moje zazdrości. Pociąg pod specjalnym nadzorem. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.